Dzień dobry. Jest już ktoś? O, Iwona. Cześć, Iwona. Witam cię. Ktoś jeszcze? O, kolejna Iwona. Cześć, Iwona. Kasia. Cześć, Kasia. Asia, Asia. Cześć. No, dziewczyny, na razie jesteśmy w dobrym składzie. Jest nas pięć. Ktoś jeszcze? O, Sylwia. Gdzieś tu się pojawia Sylwia. Cześć, Sylwia. Witaj. Dziewczyny, dzisiaj jest mecz, to tak Iwona pisze teraz, Iwona. Cześć, Iwona, cześć. Same w domu jesteście, czy z mężami przygotowują się do meczu? Będzie głośno i radośnie z synem. Szaliki biało-czerwone. Zdecydowanie. Kurczę, nieprzygotowana jestem. Dziś w przerwie będę musiała jakiś zgarnąć szalik. Też gdzieś mojego syna. Dobra, dziewczyny. Dzisiaj, słuchajcie, działamy sobie z Makey Makey i będziemy tworzyć. Będziemy tworzyć, dziewczyny. Robimy joysticki z czego się da. Powiedzcie, czy pracowałyście już na Makey ze swoimi dzieciaczkami? Już się toczy mecz. Szczerze mówiąc, nie, Asia. No. Zawsze to Makey to tak sobie zostawiamy trochę chyba na koniec. Tak mi się wydaje. Ja nie. Właśnie, na nowy rok szkolny. Asia też nie. A Kasia i Iwona. Iwona chyba Kasia. Jeszcze jedna Iwona. Okej. Iwona nie. O, Iza pracowała. Cześć, Iza. Dobra. Słuchajcie, jak zaczynamy pracę z Makey, to mówimy naszym dzieciakom, żeby cokolwiek działało. No, o, Sylwia też pracowała. To coś musi się zadziać, słuchajcie. Co im takiego mówimy? Żeby zadziałało Makey, to one coś tam muszą zrobić.
No wiadomo, że podłączyły wszystkie kabelki, tak? Ale o czymś zawsze muszą pamiętać, jak robią jakieś instalacje, to o czym muszą pamiętać, żeby to zadziałało? Sylwia, pracowałaś, podpowiedz nam, co powinno się zadziać, żeby Mejki zadziałało, jeżeli podłączymy wszystkie krokodylki do jakiejś tam instalacji. Na czym na przykład pracowałaś z Mejki, do czego podłączaliście? Musi być uziemienie, ok, Iza? Jasne. I co jeszcze mówimy dzieciom, coś ważnego? Że? O, właśnie, Sylwia, super, o obwodzie zamkniętym. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie. Kurczę, mówimy dzieciom, zamknij obwód i wtedy on tego krokodylka musi gdzieś tam złapać, przyczepić sobie na przykład, tak, bo robią sobie bransoletki albo trzymają w dłoniach, ale to taka abstrakcja dla dzieci. Jak tu mówić o obwodzie zamkniętym? To nie jest takie proste. Słuchajcie, no to, nie wiem, proszę o wszelkie uwagi, czy wszystko dobrze widać. To może tak, na początek. Widać? Co to jest, dziewczyny? Jest ok, dobra, ale co to jest? Z czym wam się to kojarzy? Mamy literki, mamy liczby, cyfry. O, dobra, mata, sudoku, ok. Kodowanie. Dobra. I to co ja mogę teraz zrobić? Zobaczcie, tutaj mam diodki i będę wam wskazywała współrzędne, ok? I spróbujecie coś odczytać, dobra? Witam, witam was. Tak, witam was. Słuchajcie. I właśnie chciałam od tego zacząć. Ja myślę, że to w ogóle można było inaczej zrobić, wiecie? Bo tutaj z tyłu, zobaczcie, są właśnie te obwody zamknięte i wykorzystałam baterię, tak? Czyli mamy baterie 3-woltowe, które zamykają obwód. I jak to działa? No, zamykając obwód, ja dotykałam po prostu do, widzicie, tu się pali, do konkretnej baterii, tak? Można sobie coś takiego, słuchajcie, zrobić i dzieciaki na przykład mogłyby do czegoś zupełnie innego to wykorzystać. No, tak przychodzi mi na myśl na przykład matematyka. Czyli co mogłyby tutaj na przykład, nawet gdyby była taka właśnie mała kratownica, 4x4 i powiedzmy, że pracują na przykład w parach albo nie wiem, mają coś w grupach do zrobienia i może jest to jedno z zadań, gdzie trzeba przekazać jakąś informację, jakieś hasło, coś zakodować, grupa grupie. Ale na przykład z matematyki, to co mogłoby tutaj się zadziać? Co tutaj mogłoby być? No, byłyby na przykład liczby albo co?
Myślę tak, że znaki. Okej, super Iwona, ty masz świetny pomysł. Mogłyby być po prostu znaki. Właśnie. Czyli byłaby całkiem inaczej zrobiona ta instalacja i wtedy na przykład dzieciaki mają dokładnie znaki, czyli mają mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie i co mogą robić? Mogą losować kartki z liczbami, mogą rzucać kostką, prawda? Mogą rzucać kostką i wtedy na przykład osoba, która jak grają razem, daje sygnał, powiedzmy, dawałaby sygnał światełkiem, czyli na przykład, że nie wiem, trzeba pomnożyć, tak? Albo że trzeba dodać. Tak? Iwona, czy dobrze? Dziewczyny, czy mnie widać? Jest okej. Tak, dzięki Iwona. Tak i słychać. Super, po prostu rewelacja. Ach, nie wiem, co tu się dzieje. Po prostu gdzieś mi wybiło i przez chwilę nie miałam internetu. Ale już jest dobrze. No mecz, masz rację Iwona, mecz. Też tak sobie pomyślałam, że może tam ma coś tam w pokoju obok, ale nie. Dobra. Dobra, skończyłyśmy dziewczynę. Tam coś mówiła, przypomnę, chyba Iwona. Iwona, dobrze myślę? Czy to była Iwonka? Tak, Iwona mówiła o znakach. Właśnie, Iwona, powiedz mi, czy dobrze myślałam o tych znakach, że w ten sposób? Tak, dobra, w ten sposób tak sobie to wyobrażałaś. Super. Słuchajcie, i to jest właśnie obwód zamknięty. Można z dzieciakami zrobić to na macie. Można zrobić to tak. Słuchajcie, że one mogą się pobawić. My robimy baterie,
Gdzieś znalazłam jakiś pojemnik, pudełko po, nie pamiętam, po jakimś kapeluszu czy po czymś. W każdym razie takie pudełka można znaleźć albo nawet zrobić, wyciąć sobie, prawda, z tektury jakąś obręcz i ją po prostu folią aluminiową, po prostu ją całą pokryć. I to jest właśnie fajne, bo dzieciaki nie mają styczności wtedy z takimi bateriami. Jak najczęściej mówimy bateria, to im się kojarzy z tą albo z tą paluszkową. Natomiast ta to jest jakimś odkryciem i nie wszystkie dzieci, chociaż mają często w zabawkach takich gdzieś tam ruchomych, nie wiem, na przykład z McDonalda, tak? I to nie wiem, jakoś tak możecie spróbować pokazać dzieciom. To dla niektórych jest odkrycie, że to jest bateria. No i tutaj dzieci też sobie oznaczyły tą baterię, czyli sprawdziły, ile ma volt, tak? Czyli jakby wskazanie na to też dzieciakom, że to jest takie napięcie elektryczne. I pod takim napięciem elektrycznym będzie działała właśnie taka dioda, tak? Tutaj macie obwód zamknięty z jedną diodką, żaróweczką, tak? A tutaj dzieci wymyślały sobie, próbowały jakby podłączyć na przykład trzy takie diodki. I zauważcie, że też tutaj wykorzystaliśmy drąty, żeby jakby zwrócić uwagę na budowę diody, jak ona wygląda, bo są różne. Bawiłyście się kiedyś z dzieciakami diodami? Próbowałyście na przykład, żeby się zaświeciły, jakieś baterie przynosiły, albo nie wiem, albo z owoców na przykład, podłączać do owoców na przykład, nie wiem, do cytryny, żeby też jakaś żaróweczka się zaświeciła. Takie doświadczenia robiłyście z dzieciakami? Nie. To jest bardzo fajna zabawa, słuchajcie. I one wtedy odkrywają coś takiego. Jeden uczeń mówi do mnie: Pani Karolina, to jest tak, że jak tu jest, z jednej strony jest, słuchajcie, gdzie to jest, plusik, z drugiej strony jest minusik i tak samo jest z tymi wąsikami, nóżkami tej diody, tak, że jedna i ta dłuższa, chociaż nie wszystkie diodki tak samo wyglądają, ale ta dłuższa jest najczęściej minusowa, tak, najczęściej jest minusowa, nie wiem, czy to widać, że jedna jest krótsza, druga jest dłuższa, widać chyba. I teraz tak, dzieciaki sprawdzają, o, tak nie działa, jak podłączą, prawda, tutaj, o, nie działa. Co? Odwrócić, sprawdzić, czyli minus do minusa, nie działa. O, a teraz działa, tak, świeci się, trochę tutaj w ciemności, dobra, jest, świeci się. Nie, 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 nie. Nie widać, że jest jedna krótsza, druga dłuższa. Na czymś ciemnym dziewczynom się to odbić chyba. Myślę. Kurczę. Teraz widać? Tak, teraz widać. Dzięki, Iwona, że widać. Dobrze, słuchajcie. No i mogą się bawić tym. Na przykład można robić z tego ludziki. Tłem są twoje włosy. Dobra, niech będzie. Będę wykorzystywała to, Alicja. Przyda się. Słuchajcie, można z tego robić ludki przeróżne, tak? Czyli tutaj w tym momencie, tylko że oczywiście wtedy będzie cały czas obwód jakby zamknięty. Nie będziemy mogły je... moje włosy... Nie będziemy mogły jakby ten obwód otwierać i zamykać, tylko cały czas będzie zamknięty, tak? Do jakby wyczerpania się tej baterii. Więc można ją taśmą przytwierdzić mocniej, tą diodkę, i wtedy zabudować jakąś plasteliną, ciastoliną. I dzieciaki mają, nie wiem, jakieś przeróżne owady, na przykład ze świecącymi oczkami, czułkami. Masz tylko czat, Kasia. Coś masz problem. A ktoś jeszcze ma problem? Dziewczyny, jak coś, to piszcie. Kasia ma problem. Dobra, tu się świeci. Więc można w taki sposób bawić się z dziećmi, ale zobaczcie, nie wszystkie diody wyglądają tak samo.
Tu jest taka diodka, która jest obudowana i te wąsiki ma bardzo, 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 bardzo króciutkie. No i wtedy jakby nie można się sugerować tym, że który z tych wąsików jest dłuższy czy krótszy, w zależności wtedy trzeba po prostu przekręcać tą diodkę i szukać, gdzie jest minus, gdzie jest plus. Aneta tutaj widzę, że nam radzi, pomaga. Trzeba wejść w strumień wideo. Dobra. Słuchajcie, to wiemy, do czego można taką matę wykorzystać. Wiemy, że można bawić się dzieciakami, cały czas będzie obwód zamknięty. Można to na macie zrobić takie obwody, ale można też pobawić się dzieciakami, żeby próbowały rozrysować takie różne obwody. Dzięki, Aneta. Że można rozrysować takie obwody, bo one mogą się nam do czegoś przydać. Zobaczcie, można z dzieciakami zrobić taką kartkę. No, tutaj jest trochę kodowania, krzywo trochę. I teraz w środku ja zrobiłam taki zamknięty obwód. Zobaczcie. Będzie działać wtedy, kiedy tutaj będę zamykała obwód, dotykając do baterii, tak? Sprawdźmy, czy to jeszcze się nie wyczerpało. No, świeci, świeci. Jest? No, tutaj trochę chciałabym żałuzji chyba to. Świeci, dziewczyny? Tak, super, świeci. Ach, mocniej muszę. Tutaj chyba lepiej widać z tej strony. Światełko jest. Gdzieś tam troszkę, no jest to diodka moja. O! Tak, ona się świeci. I z drugiej strony, tak, dokładnie, Ala, bije serducho. I można z dzieciakami robić takie kartki. Słuchajcie, niedługo dzień ojca. Już jest mało czasu, ale... Ale może tak można dzieciom zasugerować, jakby się nauczyły. Mogłyby same zrobić. Co jeszcze można zrobić, słuchajcie? Można zrobić taką kartkę świecącą, pokazać im taki obwód. Za chwilę zrobimy sobie taką kartkę wspólnie. Tylko teraz myślę, czy tylko może być to kartka, czy coś jeszcze może być. Widziałyśmy matkę, że może być taka mata i dzieciaki mogą sobie gdzieś tam wskazywać, tak? Minus, plus, literki, czyli właśnie mówiłyście, że to trochę z kodowaniem się nam kojarzy. Czy coś jeszcze można zrobić? Słuchajcie. Wszystkie prace plastyczne. Można przy różnych pracach plastycznych te diody umieszczać i robić tam właśnie te obwody zamknięte. Jakiś pomysł na jakąś pracę, słuchajcie. Taka nawet może być przestrzenna, taka techniczna jakaś praca. Dziewczyny, macie pomysł? Więc może być też po prostu jakiś rysunek pracą plastyczną, gdzie jest portret dziecka i tam możemy dać na przykład dwie diody gdzieś w policzkach na przykład. Gdzie jeszcze możemy coś wymyślać takiego? A jak na przykład, słuchajcie, dziewczyny, Aneta. O, super, Aneta, ja właśnie o tym samym pomyślałam. Wiesz, chciałam właśnie to powiedzieć, że to wtedy byśmy już się trochę przeniosły na przyrodę. I wtedy dzieciaki mogą sobie dokładnie zrobić, nawet umieścić planety. Nie wiem, co tam mogą, może jakaś tam, jakieś meteoryty lecące mogą być na przykład. Albo po prostu rozgwieżdżone niebo i na tym niebie mogą pojawiać się
przeróżne systemy gwiezdne, jakieś gwiazdy, może gdzieś jakiś wóz, mały, wielki, niedźwiedzica, no nie wiem. Super pomysł. Rozjeżdżone niebo. A może być też na przykład wakacyjny temat. Robimy sobie z rolki papieru jakąś latarnię i w tej latarni też na przykład umieszczamy gdzieś diodki w środku. Możemy wyciąć drzwiczki, zrobić daszek, pomalować tą całą rolkę papieru i w środku właśnie umieścić gdzieś diodę albo nawet dwie. Na przykład, nie wiem, żeby na północ i na południe gdzieś tam była skierowana w dwóch kierunkach, na przykład, no nie wiem, można pomyśleć. Macie jeszcze jakieś pomysły? Bo teraz się inspirujemy, słuchajcie. Lampka na chodnicy, super, też świetny pomysł. A później, słuchajcie, jak zrobią ten układ zamknięty, to można przejść zaraz do Scratcha i też sobie zrobić jakąś właśnie, dać im warunek. Słuchajcie, tak jak robiliśmy tutaj taką kartkę na plastyce i tam się zapalała lampka, to teraz zróbmy w Scratchu taką choinkę, gdzie na przykład też ma być umieszczona gdzieś jakaś gwiazda i ona ma się zapalać i taki właśnie jakby poziom i temat podwyższania jakiegoś nawiązanie do tematu. Super, lampka na chłonnicy. Latarnia morska, Aneta. Świetny pomysł. Dobra, dziewczyny, to mamy przeróżne kartki, mega dużo pomysłów, co można zrobić. Ja was od razu przepraszam, bo mój cały jakby centrum mojego dowodzenia jest po prostu na podłodze, więc jak tam czasem się wykręcę i coś będę sięgała, to proszę was, żebyście tam się tam nie gniewały, bo będę musiała co jakiś czas coś tam po prostu brać się niż tutaj wam pokazać. Dobra, słuchajcie, taka kartka. Jak ją zrobić? To narysowała Agata z drugiej klasy, tylko pomogła mi z napisem, żeby byli mistrzowie, więc sobie wydrukowałyśmy w Wordzie, żeby wszystko się zgadzało. I Agata pokolorowała, narysowała robota. No i teraz można co zrobić? Właśnie ten układ zamknięty, jak go zrobić, żeby coś się zaświeciło. To dziewczyny, pomysły, jakiś jeden wspólny wybierzmy, zobaczymy, co się najwięcej pojawi, gdzie tą diodę możemy umieścić i spróbujemy to zrobić za chwilę. Oczy, dobra, zróbmy jedną, dobra, na razie jedną diodę, bo jedna dioda to jest 3 V. Słuchajcie, no... jedna dioda będzie miała 1,5, bateria ma 3 V, powinno pociągnąć dwóch, ale nie jestem pewna, bo 6, może jedna się przepalić. 1,5, 3. Zróbmy najpierw jedną, słuchajcie. Dobra, może być nos. Co jeszcze? Nos. Dzieci myślą, mają gdzieś tutaj antenka. Okej, dobra, antenka, nos. W napisie. A w napisie to gdzie byś chciała, Iwona? Serce. Może być serce, Alicja, tylko wtedy byśmy musiały mu te... A, serce, w sensie, że tutaj, gdzie on ma... Okej, dobra. Serce. Dobra. Jest 2 razy serce. To co? To robimy serce. Tak? Dobra. Słuchajcie, co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna folia aluminiowa. Tak? Bo ona bardzo świetnie przewodzi prąd. Już sprawdzałyście, niektóre z was na pewno sprawdzały na Mejki, że się przydaje i świetnie przewodzi. Znaczy, jakby folia aluminiowa jest najbardziej dostępna, bo można by było kupić też taką taśmę przewodzącą
i no wtedy jest łatwiej, tak, bo folię trzeba zwijać, dzieci muszą zwijać, no niech sobie ćwiczą paluszkami jak najbardziej, ale czasami trzeba coś zrobić szybko, więc nie wiem, wydaje mi się, że warto gdzieś tam mieć w swoich takich zasobach szkolnych taką taśmę przewodzącą. Dobra, taśma przewodząca bądź folia aluminiowa, no i diody. No i tak, można ją przykleić klejem, ale ja chyba się tutaj posłużę taśmą klejącą. Dobra, jeszcze kierujemy w dół, nie widać. Tutaj. Jak ktoś tu mówi na tej kamerze, to bym... Widać, nie widać. No właśnie, to jest to. Się zabawnie. Dobra, jest. Jeszcze bym się obniżać, żeby to było widać. Dziewczyny, coś tu mówcie. O tak, teraz jest widoczne. Dobra. Fajnie jest, żeby musimy znaleźć ten punkt, w którym będzie diodka, czyli jakby po drugiej stronie kartki narysować sobie miejsce na diodę. Tak? Czyli w tym miejscu, tutaj dziewczyny pisały, że serducho. Dwa razy się pojawiło, to wybaczcie, wybieram serducho. Jakby to nie ma znaczenia, tylko ważne jest to, że, żebyśmy wiedziały, jak to zrobić, tak? Czyli tu, gdzie jest serducho po drugiej stronie jest widoczne, robię sobie gdzieś miejsce na diodę. Po czym ołówkiem można, słuchajcie, zarysować ten obwód zamknięty. I nie ma większego znaczenia, czy on będzie duży, czy nie. Jeszcze jest pomysł na to, że czasami te kartki były tak robione, że po prostu zaginało się róg i wtedy ta bateria dochodziła do miejsca połączenia się dwóch, to znaczy połączenia się tego jakby no, obwodu, tak? Czyli z jednej strony mamy minus, z drugiej strony plus i wtedy można było zamykać ten obwód, ale szkoda po prostu niszczyć tą kartkę. Więc jakby zrobimy to w ten sposób, jak tutaj jest, że będziemy korzystały jakby z fragmentu takiej nieprzyklejonej folii, którą będziemy po prostu w danym momencie, kiedy chcemy, tak, jakby zamykały nią obwód. Dobra. Więc tak, czy widać, nie widać, żaluzje. O, może teraz trochę lepiej, czy no, coś piszcie, nie wiem, też słabo widać. Czy tylko tak u mnie takie wrażenie jest, że po prostu światło przeszkadza? Pisze ala. Tutaj jakiś infos tam się dzieje. Trochę tak, właśnie. To jeszcze jedną żaluzję. Zaczekajcie, dziewczyny. Zrobimy ciemność. No, mam coś nie tak. To by było lepiej. Dobra, czyli to tak wygląda. Widać? Tak sobie zarysowałam. I tu w tym miejscu, jak się kończy, tu po prostu przykleję sobie baterię. Tak? Przykleję baterię, a tu będzie ten fragment folii aluminiowej, który będzie po prostu odstawał i będziemy nim jakby zamykać obwód. Okay? Teraz tak, jak będziemy montować, jest mi ekran. Dziewczyny, czy widać ekran? Czy on zniknął? Teraz słabo widać. Tak, widać. Ja go nie widzę. Dobra. Nie widzę ekranu swojego. Dobra, dziewczyny, widać, widać. Wszystko widać. Dobra, więc teraz tak, słuchajcie, tą diodę, jak będziemy ją montować, to najlepiej nie bezpośrednio przyklejać do kartki,
tylko słuchajcie, dobrze jest ją włożyć pomiędzy tą folię aluminiową, tak? Dobra, czyli tak, nożyczki, więcej folii. Działamy. Tak będzie lepiej. To będę co jakiś czas po prostu pokazywała. Nie wiem, czemu tak po prostu słabo to widać. Już są maksymalnie żaluzje. Dobra, fragment folii aluminiowej. W tym miejscu, gdzie jest rozrysowane na diodkę, przykleję sobie, tak? Tutaj, ok. Dobra, dziewczyny, mam na razie z jednej strony, o, widać, jest. Jak podnosisz, tylko widać dobrze. Właśnie. To jest, nie wiem, do czego. Jakieś po prostu światło tutaj pada i to przeszkadza bardzo. Teraz trochę lepiej, o. W tym momencie, tutaj widać, no, tak? Trochę lepiej? Jest lepiej, super. Dobra, jest lepiej. Teraz tak sobie tutaj w dół i zostawię, żebym mogła co jakiś czas po prostu tutaj zamykać obwód. Dobrze, to jest teraz z tej strony. Słuchajcie, można robić dziurki i te diodki mogą, tak jak widziałyście w tamtej pierwszej instalacji, mogą być, no, mogą wychodzić na zewnątrz tej pracy, tak? A nie muszą. Dobra, to teraz tak, mamy tutaj ogonki i słuchajcie dziewczyny, najpierw zaczynamy od diody, a później będziemy sprawdzać, co się dzieje z baterią, w którą stronę, tak? Czyli gdzie jest minus, gdzie jest plus. Tu mamy. Ona ma strasznie długie te nóżki, te wąsiki, czy inaczej po prostu elektrody. I trzeba ją trochę pozaginać. Dobra. Tutaj mamy element. Robimy sobie kolejny pasek. Tak jak mówiłam, diodę, czyli te wąsiki, te elektrody wkładamy pomiędzy, tak? Czyli ona jakby nie ma styczności z kartką, tylko jakby jest oturona w tej folii aluminiowej, ta diodka. Dobra, tutaj jest węższy pasek, no może z tego zacznijmy. Okay. Wkładam do środka. No, chowaj się. Jest w środku. Ok. I sklejamy. Że tu mogę sobie zagrać spokojnie. Dobra, i teraz zostało nam wkleić tylko baterię. Dobra, jak tu będzie?
Sprawdźmy, jak to będzie działać. Działa? Nie, nie działa. Odwrotnie. Też nie chce zadziałać. Nie wiem czemu. Fragment, może wkleiłam kawałek taśmy. Nie, nie wkleiłam. Nie, tak nie działa. Oczami. Nie chcę współpracować. Nie, dziewczyna, co się stało? Wszystko dobrze. Nie, nie świeci się. Dobra. Jeszcze raz. Jak myślicie, jaki błąd? Czemu? Ktoś pisze, lepiej tak, nie, na razie nic. Nie świeci się diodka. Cytron też nie, mi się nie świeci, nie wiem. Spróbujemy, słuchajcie, inną. Inną. Może po prostu zrobić jakiś problem. Dobra, sprawdźmy. Chyba tyle razy była wykorzystywana, mowa, po prostu się przepaliła. Dobra, wąsiki. Tak jesteście, nie wiem, skupiny jakaś cisza. Ktoś coś pisze? Dobra, tutaj działa. Wszystko jest okej. Okay. No. Wyjmę tą długą. Znowu może być prawo. Dobra. I teraz tak. Zmienimy tą osłonkę, słuchajcie, bo dobrze wychodzą takie rzeczy. Z tymi dotkami. Dostajemy tą osłonkę, czy nie? Nie wiem, nie ścisnę, nie wiem. Nie da rady. Jeszcze raz. Sprawdźmy. Nie wiem, dziewczyny, czemu? Musimy jeszcze raz spróbować. Jesteście dzielne. Pisze Ala, Ala. Co tam piszesz? Co proponujesz? Może się przydać to samo życie. Dzięki, Ala. Dobrze, że jesteś. Słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz. Nie chcą odpuścić tego. Nie wiem dlaczego. Bo jakby tutaj działa, zostało zrobione. Tak samo, zobaczcie. Jest to przyklejone po prostu do taśmy. Jejku, widać teraz. Taśmą klejącą tutaj. Dobra. I co? I na takiej samej zasadzie, tak? I wtedy wszystko działa. Jest obwód zamknięty. Diodka została włożona. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest w tym miejscu, jest tutaj diodka. Jest włożona. Tak nawet sobie narysowałam serduszko, żeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu ją wkleić. Tak? I tak samo było z tymi wszystkimi. Czyli zobaczcie. Na takiej samej zasadzie, tak? Tu się świeci, czyli widać miejsce, gdzie jest włożona diodka, tak? I trzeba było po prostu sprawdzić w jaki sposób ułożyć baterię, żeby można było zamykać ten obwód, tak? Bateria została przytwierdzona do jakby jednej strony.
tej folii aluminiowej. Dobra, dziewczyny. Sprawdzały, czy działa, czy nie działa. OK. Aga. Zgadza się. Dziewczyny. Czy ma znaczenie, która strona folii? Nie, nie ma najmniejszego znaczenia. No nawet jak robicie sobie do mejki matę, taką do tańczenia, bo tam jest taka fajna aplikacja i dzieciaki wycinają sobie, słuchajcie, może tak na chwilę, wycinają przeróżne kształty, układają jakby w czterech kierunkach są te kształty ułożone, czyli taka róża wiatrów, tak? Mamy północ, południe, wschód i zachód. I wtedy stopami mogą jakby skakać po tej folii aluminiowej. I nawet w skarpetkach, i nawet w butach. Także przewodzi. Nie ma najmniejszego znaczenia, jaka to będzie strona tej folii. Ale można to sprawdzić. Może któraś jest bardziej... właśnie, bo to był Jan. Jakiś tam niezbędny. Miał być taki super. I nie chcę teraz działać. Tym bardziej, że jakby... a jeszcze zerknę, bo to jest świetne pytanie, słuchajcie. Nie. Tutaj tak samo miałam, że miałam na zewnątrz, bo widzę, że tutaj ta folia ma wytłaczane takie... Więc nie. Więc nie. Dobra, dziewczyny, to co? Spróbuję to jeszcze raz zrobić. Żeby może się uda, czy po prostu zrobię, no, czy zrobić to w przerwie, jaką macie propozycję, a teraz przejdziemy do czegoś innego, bo jakby naszym tematem są te joysticki i to jest ważne. A wiecie, że działa, bo pokazywałam wam kilka takich instalacji, więc jaką macie propozycję? W przerwie. Dobra. W przerwie spróbuję to skleić i później zobaczymy po prostu, co tam nie zadziałało. Mam nadzieję, że w przerwie nam się uda. A teraz działamy dalej. Słuchajcie. Dobra. Mówiłyście, że nie bawiłyście się z dzieciakami. Tutaj te obwody były zamknięte, ok? A tutaj, słuchajcie, właśnie zabawa z bateriami. Bardzo fajna i jakby pokazując dzieciom to, z czego składa się mejki, tak? Czyli mamy tą płytkę, ale do tej płytki, do tego całego, do tej płytki są potrzebne nam kabelki, mówimy na nie krokodylki i przydają się, słuchajcie, właśnie, żeby zrobić takie proste doświadczenie, czyli dzieciaki mogą, wykorzystując tą baterię, sprawdzić, czy ta dioda będzie po prostu świeciła, tak? Tutaj właśnie się bawiły, później najfajniejsze jest to koniec, jak już jest całkowita ciemność i wszystkie dzieci świecą swoimi diodkami, tym bardziej, że mają szansę na wybór kolorów, bo są przeróżne i żółte, i czerwone, i niebieskie, i zielone. Dobra, ta, która nie chciała wcześniej współpracować. Sprawdźmy, co tam się z nią zadziało, czy teraz. Aż mi się po prostu ręce teraz kleją. Nie wiem. Dzięki, Jana, że tam, wiesz, jesteś tutaj taką dobrą duszą po prostu. Dobra, mamy jeden wąsik, drugi. Chodź. Musimy dobrze złapać. Ale słuchajcie, ona jest aż gorąca, piekielnie. Teraz nam się przepali. Mi się wydaje, że zbyt duże jest napięcie. Przez chwilę tylko się paliła. Ona się chyba przepaliła. Ona jest strasznie gorąca. Biorę następną. Ach, tak, aż poszedł dym. Nie wiem, czy było widać. Zbyt... tak. Wezmę następną. Dobra. Słuchajcie, doświadczenie musi być. Dobra, jest. Następny wąsik. Chodź tutaj.
złapać. Dzieci się bawią, słuchajcie, tymi krokodylkami, wciskają je w przeróżne rzeczy, najczęściej właśnie też w ciastolinę. Dobrze, mam duży zapas, dokładnie, ale tak się nagrzewa. Mhm. I po prostu czasami też jest problem z rozwarciem tych, a tu nie działa, więc tylko już tu nie chcę się męczyć, zmienię tylko na dole obwody, odwrotnie. Tak, trochę to dzieciom zajęło też, bo one jakby doświadczają, co musiał pokombinować. Przez moment już się świeciła diodka. Coś widać? Trochę słabo, ale świeci się słabo. No, no. Może bateria jest, słuchajcie też. Czy to dzisiaj tak będzie, tak do końca? Matko. Och, przepaliła się znowu. Nie wiem, czy widziałeś, jak poszedł dym. Ta bateria jest nie. Może to są te diody też niewłaściwe, bo ja dzieciom rozdawałam te malutkie. Dobrze widzę? Tutaj na zdjęciu też chyba te malutkie miały. Może ona po prostu ma zbyt niskie to napięcie i dlatego to nie wychodzi. Spróbujemy z tymi jeszcze. Nie poddajemy się. Chodźcie. Aż dym idzie, ale słuchajcie, naprawdę widzę z tym dym, czy po prostu widać. Dobra. No dobrze, dzieci mogą sprawdzić, że ona już jest gorąca. A słuchajcie, właśnie było takie zauważenie, jak one robiły ten eksperyment, że bateria jest bardzo gorąca. I później na koniec tego eksperymentu prosiły o pomoc w odpięciu tych żabek od... Dobra, teraz nie, więc przekręcamy szybciutko na drugą stronę. Dawaj. Ktoś nam pisze? Widać. Och, to przez chwilę się zaświeciło, dziewczyna. Jest! O, Eureko! Działa! No. Słuchajcie, więc fajne doświadczenie. Jeszcze to pokażę jeszcze raz. Już tu nie będę... Może trochę niżej, czy wyżej. Widać światełko. Widać, dzieciaki się bawią fajnie tym, tak? Mogą sobie sprawdzać, gdzie jest minus, gdzie plus. I to jest, myślę, że tak, ale świeci. Iwona. Tak, zdecydowanie te z tymi dłuższymi wąsikami, z elektrodami, nie były dobre. One się szybko przepaliły, więc też trzeba pytać w sklepie, jakie mają napięcie, tak? Ona była bardzo dobra, już te dwie po prostu padły. One są dobre do tych małych baterii 3-woltowych. Natomiast super, Ala, też tak się bawicie. Mhm. Natomiast do tych baterii zdecydowanie, słuchajcie, trzeba sprawdzać, żeby miały o wyższym napięciu elektrycznym, bo diody też można kupić o różnym napięciu elektrycznym. Mhm. Aha, problem z pisaniem, wysłanie wiadomości. Cześć, Ewa. Dobrze, że już jesteś dostępna i możesz do nas pisać. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. No to tak, dzieci wiedzą, co to już jest obwód zamknięty, bo jakby zamykając tutaj obwód, czy na tych kartkach, które robiły, czy rozrysowywały sobie, czy robiły to na macie, tak? Kolorując też te żarówki, zwracając uwagę, jakie kolory mogą mieć diody, jakim kolorem, jaki może być kolor światła, tak? I zamykały też obwód tutaj, robiąc doświadczenie, tak? Tworzyły swoją baterię, tak? Czyli pisały plusy i minusy tutaj wcześniej, jak widziałyście, tak? Mogę nawet Wam pokazać taką właśnie baterię. Czyli po jakimś po prostu pudełku mogą sobie zrobić, mogą też zaznaczyć. Tutaj zaznaczyła akurat plus, więc jakby odczytywanie informacji na
na baterii. Później jak dostaną paluszki i inne, to też mogą odczytać. Zobaczcie, jak my szalałyśmy, dlatego się przepalały, bo tutaj mamy 9 V, a ta diodka, te na pewno miały po 1,5, więc być może te małe, które mają takie koszulki, nie wiem, może one są trochę silniejsze, tak? Bo można było trochę dłużej to doświadczenie zrobić, bateria się nagrzewa, super popracowały dzieciaki żabkami, czyli krokodylkami. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do pracy nad joystickami. Joystick, co to jest? Manipulator do sterowania ruchem obiektów na ekranie. To jest dosyć fajne zadanie, które jak dzieci stworzą swój własny projekt w Scratchu, to mogą później wykorzystać swój joystick i to jest dopiero zabawa, żeby sprawdzić, czy on działa. Ale nie na takim już, wiecie, gotowym projekcie, tylko na swoim, to jest dopiero coś. No to jest zadanie, które wyzwala u dzieci kreatywność, które jakby też logiczne myślenie, konstruowanie, współpracy w grupie. Strasznie dużo możliwości jest tutaj, jakie możemy u dzieci rozwijać, to w zależności od tego, jak też skonstruujecie te zajęcia i co będzie waszym ważnym celem, tak? Powiedzcie, jak myślicie, czy do budowy joysticku można dać dzieciakom jakieś kryteria? Warunek, kryteria. Warunek na przykład. Albo kryteria. Nie wiem. I warunek i kryteria. O tak. Kryteria, o co chodzi na przykład? Czyli kryteria, jeżeli powiemy dzieciom joystick, to najczęściej mają z tym problem, bo one nie do końca wiedzą, co to jest joystick, tak? Kiedyś grało się na komputerze joystickami, a teraz na komputerze gra się padami. Ale, przepraszam, jak pokażemy im taki pad i powiemy, że mamy jakiś konkretny, no ja już wam podpowiem z tymi kryteriami, na przykład mamy jakiś konkretny projekt i wtedy może być takie kryterium, żeby po prostu był to joystick na przykład, który nie zepsuje się w trakcie pracy, taki muszą zbudować, że ma być to joystick, który będzie poruszał postacią. I na przykład, jeżeli będzie to jakaś praca bardziej zaawansowana, bo pracujecie też z dziećmi starszymi, to można wtedy dodać też instalację, żeby gdzieś tam coś się zaświeciło, na przykład diodka. Czyli mogą być takie kryteria. Dziewczyny, mogą być? Można wymyślać różne kryteria? Macie jakiś pomysł na jakieś kryterium? Dajecie dzieciom pracę i mówicie, no to zróbcie joystick z ciastoliny. I one już wiedzą, co trzeba zrobić. Powiedzmy, że w projekcie jest kot, Scratch, który jest w labiryncie. I co wtedy musi być na tym joysticku, żeby ten kot mógł się poruszać?
Dziewczyny, jesteście, czy wszystkie gra tam oglądacie, Mary? Co? Iwona, masz pomysł. Jesteście, dobra. No dobra. Więc jeżeli kot jest w labiryncie, to w ilu musi poruszać się kierunkach? W różnych, byle do celu. No dobra. Czy to wystarczy dzieciom? Ala, jak myślisz? W różnych, byle do celu. No bo będą konstruowały do swojej animacji joystick. Ala, ja wiem, że ty masz rację i ja się z tobą zgadzam, ale jakbyś na przykład, tak jakbyś chciała powiedzieć do dzieci, żeby one po prostu nas zrozumiały. Chyba tak będzie jakoś nam najłatwiej to sobie też wyobrazić, jak z dzieciakami prowadzimy lekcje i teraz po prostu mówimy do nich, bo jakby dla mnie to jest jasne i czytelne. Ja rozumiem, że chodzi ci o to, żeby poruszały się we wszystkich kierunkach pewnie, tak? W prawo, do góry, w lewo i w dół, tak? Ok. W prawo, do góry, w lewo i w dół. I teraz tak, słuchajcie. Mamy taką, słuchajcie, instalację. Zaczniemy od takich, takich, gdzie można zrobić, że my możemy zrobić, żeby dzieci się bawiły. Może tatusiowie mogą przyjść na zajęcia i nam pomóc. Może można zrobić z tatą w domu jakąś instalację, pomyśleć, jak to może wyglądać. Słuchajcie, to też wam się przyda do różnych projektów, ale instalacja, czy tutaj można się poruszać. Jak to wygląda? Słuchajcie, mamy deskę. Mamy do deski przytwierdzone widelce. Tak? Zobaczcie, i tutaj to wygląda tak, że z drugiej strony są śruby. I czy któraś z was ma pomysł, jak teraz podłączyć Mejki do tego? Tam ktoś spisał, że bawił się z dziećmi Mejki, może nam podpowie. Widać teraz. Widelce przytwierdzone na śruby. A to wygląda tak. I słuchajcie, tutaj jeszcze mamy dwa widelce, którymi możemy sobie grać na przykład. Czyli jeden z nich by na przykład zamykał obwód. Też może być joystickiem wtedy, kiedy byśmy wykorzystywały, tak jak Ala, ty napisałaś, same kierunki, czyli mamy Mejki i w tym momencie podłączamy tylko do kierunków, tam gdzie chcemy sterować jakąś postacią. Dobra, no to skupmy się, dziewczyny, nad tym, co tutaj będzie przewodziło prąd. Czyli do czego można by było tego krokodylka podłączyć. Jeżeli ja chcę uderzać i na przykład sterować, że to będzie na przykład, nie wiem, góra, 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 tak? Albo prawo, lewo na przykład. Ktoś ma pomysł?
Dziewczyny. Ja już tutaj będę podłączać te krokodylki do tych właśnie kierunków. Nikt nic. Okej. Mamy kolejne. Aż tutaj już wszystko działa. Już steruję chyba. Dobra. I kolejny. Podłączam. Okay. Teraz słuchajcie, dziewczyny, możemy sterować wtedy, kiedy podłączymy, bo tak tu jest fajnie wymyślone. Zobaczcie, że jest tutaj tak jakby półeczka. I cała zabawa polega na tym, że jak dzieciaki albo ktoś gra i bawi się, to tak naprawdę nie widzi tego myjki, bo ja mogę sobie tutaj je schować. Widzicie? O, w ten sposób. A tutaj macie te śruby wystające i właśnie chodzi o to, żeby po prostu do tej instalacji podłączyć tutaj do tych śrub. Możecie sobie wybrać, które chcecie, tak? Jeżeli by to było pianinko, no to podłączamy do wszystkich 6 dźwięków. U góry mamy 2, 4, 5 i do jednego widelca, który tutaj leży. Możemy podłączyć, tak? Czyli byłby 6 dźwięk. Natomiast jeden leżący widelec, który byłby grającym bądź sterującym na przykład jakimś obiektem, będzie zamykał obwód, czyli wtedy jak tu na dole podłączę krokodylka, to do tego widelca leżącego, który będzie zamykał obwód. Jeżeli chcę tym widelcem, bo oczywiście mogę robić to dłonią i wtedy ja będę trzymała, tak? Czyli o, zobaczcie tutaj, tak? Widać, dziewczyny? Tak. Kasia, nie widzisz czegoś? Mówcie, dziewczyny. Widać, tak? Rozumiem, że tak, że widać. Aneta, tak. Mhm. Dobra, ok, dziewczyny. To działamy dalej. Czyli mamy tak, tutaj zamykający obwód. Widać ten żółty krokodylek. Jest. A wszystkie pozostałe podłączę sobie do tych, które chcę, żeby mi sterowały, tak? Żebym mogła poruszać jakąś postacią na przykład. Okay. Czy można to nazwać joystickiem? Słuchajcie. A jest pytanie. Dzieci powiedzą, to nie wygląda, proszę panią, jak joystick. Gdzie to joystick? Manipulator do sterowania ruchem obiektów na ekranie. No tak. Można. Wszystko może być. Mówimy, a słuchajcie, to jeszcze musi być taki design po prostu wymyślone przez was. Czy może przyjąć różne kształty? Dobra. Ja na razie podłączę sobie dół, bo będę sterowała kotem w projekcie Labirynt zrobionym w Scratchu. Będę miała dół i podłączę sobie do prawo. Dół i prawo, czyli mam te dwa widelce. Zobaczcie, że działa. Skąd to wiem? Bo zaświeci się światełko na Makey. Czy coś widać, że tam miga? Boah. Przeskakuje. Jest światełko? Tutaj chyba z tyłu migający jest. Tak. Obraz z boku.
każdym bądź razie tak można sprawdzić. Jak tutaj na płytce się świecą te światełka, to znaczy, że jest dobrze podłączone i już działa. Więc można będzie się bawić już w jakimś projekcie. Dobra. Teraz słuchajcie dziewczyny, no takie gołe widelce, no to tak trochę słabo to wygląda. Macie pomysł, to można by było tutaj powbijać, jeżeli już grałyście na czymś, bawiłyście się, to coś tu można nadziać na te widelce. Jakiś pomysł. Macie pomysł, co można nadziać. Dzieci się bawią. Mamy zrobiony dla nich joystick. No sam fakt, że to jest początek, więc one myślą, które krokodylki gdzie podłączyć, gdzie zamknąć obwód. Tak samo jak wy przed chwilą zastanawiałyście się, kurczę, widzę coś tutaj, jakąś instalację, ale gdzie jest to miejsce, żeby...
Nie wiem, czy teraz mnie słychać, dziewczyny. Czy mnie słychać? Słyszycie? Tak, o matko, jakiś powrót po prostu z zaświatów. Jejku. Super, to jest tak mega stresujące. No, przyciągnęła się po prostu. Przepraszam Was za to, że tak się zadziało, ale pokazywałam Wam w trakcie, jak nie mogłam wypowiedzieć normalnie, żadnego słowa nie było mojego słychać, to Aśka, dzięki, to pokazałam Wam kartkę świecącą, także chociaż to się udało. Dzięki, Asia, po prostu rewelacja. Słuchajcie, moje widele są, powrót do tutaj tej instalacji. Mamy podłączane je. I było, słuchajcie, dziewczyny, pytanie przed przerwą, co możemy tutaj podłączyć? Co możemy nadziać na te widelce po prostu, żeby dzieciaki mogły nim sobie sterować? Jakiś pomysł. Tak, dzięki dziewczyny za cierpliwość. Jesteście po prostu przewspaniałe, ale to już macie wyćwiczone, bo przecież to my tutaj pracujemy z dzieciakami 1-3, więc jesteśmy najbardziej cierpliwe chyba. Dobra dziewczyny, co tu można nadziać? Jaki macie pomysł? Jak grałyście na przykład na jakieś dźwięki dzieci wydobywały z Mejki? Co byście tutaj im zaproponowały, żeby sobie nadziały? Piłeczki ping-pongowe może, no, mogą być, Asia, tylko wiesz co, tylko, że jak nadziejemy te piłeczki, to kurczę, one nie przewodzą prądu. I teraz, co tu zrobić? Mogłyby być one ewentualnie, słuchaj, może właśnie pokryte tą folią aluminiową, to wtedy by zadziałało. Wtedy byłoby ok. Mhm. Spinki do włosów, dziewczynki. O super, to co z tym, czym dysponują. Dokładnie. I wtedy mogłyby jakby sprawdzać i badać, co przewodzi. Ale to właśnie o to chodzi, Asia. Właśnie to był dobry pomysł, żeby dzieciaki właśnie ponadziewały różne rzeczy i posprawdzały, czy to będzie przewodziło, czy nie. Nie? Bo tutaj jednak musicie znaleźć. Mogły być połówki jabłka, mogłyby być połówki bananów i wtedy można by było na tym grać. Ale słuchajcie, czy próbowałyście kiedyś z plasteliną? Czy plastelina przewodzi prąd? Czy przewodzi, dziewczyny? Z plasteliną próbowałyście coś tworzyć? Ja próbowałam z plasteliną i mi się nie udało. Słuchajcie, ona ma chyba za mało. Jak dzieciaki ją rozgrzeją w rękach, być może wtedy. Ale z plasteliną się nie udało. Natomiast taką ciastolinę, słuchajcie, można kupić. I ta ciastolina jest taka bardziej mokra i ona rzeczywiście fajnie przewodzi. Mogą sobie dzieci z niej robić i kulki, różne kształty, przeróżne, tak? Dobra, to spróbujemy teraz takie właśnie sobie nadziać kulki. Mogą być też owoce. Gdzie my tu mamy? Mam podpięte pod. Ok. Tutaj są żabki, więc to będzie ten wielec. Mamy jeden. Mhm. I mamy drugi.
Tylko, że chyba nie widzicie mojego ekranu jeszcze i cały czas się nie wiem, czy to nie będzie jakiś problem. Bo chciałam właśnie pokazać, jak to będzie działało w Scratchu, a widzę, że się cały czas ten ekran ładuje. I z tym jest problem. Czemu to tak długo trwa? Jakaś pomoc odgórna. Ktoś tam, coś tam. No. Tak, mogą, masz rację, Aneta, mogą owinąć folią i na niej coś narysować, dokładnie. Mogą być to nawet tutaj postaci jakieś postawione właśnie z folii owiniętej. Mhm. Dobry pomysł. Dalej nie widać mojego ekranu. Czy teraz będziecie widziały projekt? Czy widzicie projekt mój w Scratchu? Powiedzcie. Czy go widać? Nie, dokładnie, tak jest na momencie. Nie widzę mojego ekranu. Help. Dziewczyny, jak nie uda się, to będziemy się po prostu jakoś inaczej wspomagały, bo cały czas ładuje mi się ekran i po prostu jest problem. A chciałabym pokazać, jak działa ten joystick. I nie widać. Nic nie mogę zrobić. Jeszcze chwilę. Jejku, czy wszystko przemawia za tym, żeby po prostu naprawdę pójść tam i w tą nogę grać i oglądać, i patrzeć tam i kibicować? Bo słuchajcie, kolejna rzecz tutaj jest po prostu, więc nie do przeskoczenia z ekranem teraz. Boże, dzięki, że jesteście takie cierpliwe, że w ogóle jesteście i że w ogóle w tak licznej grupie powróciłyście po tej długiej przerwie. To jest właśnie mega niesamowite. Dobra, spróbuję jeszcze raz otworzyć ten ekran. No, i nie mogę. Dziewczyny, jaka jest propozycja? Bo nie mogę otworzyć ekranu, żeby na razie, żeby po prostu pokazać wam, jak to zadziała w Scratchu. Czy mam dalej pokazywać po prostu kolejne joysticki, jakie można zrobić i tworzyć z dzieciakami, tak bardziej się pobawimy offline'owo. Taką mam propozycję. Proszę, napiszcie coś. Tak, Iwona, zgadza się. Yes. Matko, jak dobrze. Dobra, ale chociaż wam pokażę, może tutaj zaświeci się cokolwiek, żeby było widać, że to działa. Obwód mamy zamknięty tym widelcem, czyli tym tutaj. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Jest. Podnosić. Dobra. Mamy tak. Mamy, tak jak tu widać, tu mamy zamknięty obwód.
Bo to jest dokładnie ten żółty, który jest podłączony tutaj. Czyli jak zamknięty obwód jest, to jest ten widelec podłączony, więc jak będę na tych dwóch grała, to może teraz się pojawi chociaż światełko, że to działa, że w projekcie by to zadziałało. Słuchajcie, przed chwilą się świeciło coś. Może u Was też będzie widać. Spróbuję. Widać to światełko migające? To na pewno widać na płytce migające światełka, ale to po prostu wszystko działa. Tak? Jak ja tutaj uderzam, to to po prostu wszystko działa i tam dzieci mogłyby już sterować. Tak? Ok? Super dziewczyny. Dzięki. Jejku. Ale mi się wspaniała grupa trafiła. To jest po prostu coś niesamowitego. Dobra dziewczyny, mamy jeden joystick, powiedzmy, tak, który no, na pewno dzieciaki nie zrobią, ale słuchajcie, to też jest efektowne, tak? Bo tak jak mówiłam, tu chowamy sobie myjki, a teraz wy widzicie to i dzieciaki mogą po prostu na tym sobie grać, tak? Mogą grać, mogą przemieszczać swoje postaci. Dobra, jedziemy dalej. Mamy jeden. Jaki można zrobić kolejny? Kolejny. Przepraszam, bo będę musiała tam się nachylać, bo moje całe centrum dowodzenia, które leży na podłodze. Ona dzięki. Dobra. Więc dziewczyny, teraz. Jestem. Słuchajcie. Kolejny joystick. Czasami macie zabawki po dzieciach. Można zrobić samemu taką skrzynkę, ale ja wykorzystałam to z zabawki. Tutaj wsuwało się takie właśnie kolejne płyty i sznurowało się taka sznurowanka, tak? Ja natomiast wykorzystałam sobie tą właśnie skrzynkę i co tu zrobiłam? Tutaj przytwierdziłam. Przytwierdziłam kapselki i nakrętki po butelkach, tylko zobaczcie, mają co znowu, po drugiej stronie mamy gwoździe, czyli tak samo jak tam, metalowa nakrętka, gwóźdź metal i co, przewodzi prąd, czyli znowu możemy podłączyć, a na tyle to jest też fajne, że to myjki można, słuchajcie, tutaj schować i kompletnie nie będzie go widać, tak? Dobra. Dalej ładuje się ekran, więc nie mogę. Może gdzieś na końcu jeszcze jeden joystick się odpali. Zobaczymy. Na razie niech tam niech próbuje. Teraz tak. Tych guzików, tak jak właśnie na początku pytałam się Was, jakieś kryteria, jakieś wskazania dla dzieci, co poprosić je o jakieś wsparcie, bo tak naprawdę to one wiedzą najlepiej, jak, w jakiej grze co będzie potrzebne, bo czasami jest potrzebna, tak jak macie tutaj na Makey, macie spację i klik. Czasami jest spacja potrzebna, na przykład, żeby jakaś postać, na przykład Super Mario, który jest zrobiony w Scratchu, taki projekt, żeby podskoczył. Być może będzie podskakiwał wtedy, kiedy będzie potrzebna spacja. I wtedy akurat spację podłączycie sobie pod któryś z tych kapselków. Tutaj dzieci będą sterowały ruchem, czyli będzie szedł tam, no nie wiem, przed siebie bądź skakał. To zależy, jaka to jest, jaki to jest projekt, tak? Jakie tam są ruchy wykorzystywane, no i potem wszystkie kierunki plus te dwa dodatkowe. Fajnie je mieć, bo może coś, może jakaś postać strzela, albo nie wiem, coś wykonuje jakąś jeszcze dodatkową czynność i fajnie się zabezpieczyć, zrobić sobie jakieś dodatkowe. Dobra, czyli mamy tak i co robimy? Jeżeli tu są cztery podłączone cztery krokodylki do sterowania ruchem, robimy to samo. Tylko teraz dziewczyny, co tu zrobić, bo trzeba zamknąć obwód. Tam było podłączenie do widelca, prawda? Tego, którym uderzałam. I wtedy był zamknięty obwód. Tutaj zobaczcie, czyli mam w prawą, może tak, żeby po prostu było adekwatne do tego, co jest tutaj. Czyli już patrzą. Góra, mamy biały. Góra to jest biały.
więc muszę tu. OK? I wtedy on powinien zadziałać. I to będzie ten. Góra, biały i tak samo, o, jest kamerka, tutaj. OK? I tak samo podłączymy wszystkie. Ale co teraz zrobić, żeby zamknąć obwód? Czyli czym dziecko będzie grało tutaj? Czym chcecie? Czy jeżeli uderza swoim ciałem, czyli po prostu paluchami będzie grało, tak? Dłonią. Czy będzie czymś uderzało? Jaki jest pomysł? Jak byście chciały, żeby to działało? Ktoś coś? Znowu coś tu uciekło. Dłonią, dobra. Jeżeli dłonią dziewczynę, Iwona, dłonią, super pomysł, to wtedy zamykamy obwód. To bardzo niewygodne, jeżeli dziecko będzie trzymało, tak, zamykało obwód i jednocześnie drugą ręką jeszcze musiało sterować. Tak? Czy któraś z Was bawiła się w taką matę do tańczenia? Też podłączoną do Mejki. W tych apkach wszystkich dziewczyny można ją znaleźć. Bawiłyście się z dzieciakami? Ktoś coś? Iwona dłonią, dobry pomysł. Słuchajcie, jak tam potrzebne są nogi, tak? Czyli dziecko przewodzi, więc żeby dłonią, to słuchajcie, najlepiej zrobić sobie taką bransoletkę na rękę. Po prostu robimy bransoletkę. W ten sposób. I to się przydaje, wtedy dziecko nie musi po prostu trzymać i zamyka obwód, czyli to jest ten u mnie żółty kabelek, który jest podłączony tutaj, widzicie, tu są, tu podłączacie wszystkie, które zamykają obwód, tu mamy do ruchów i w tym momencie wystarczy, że przypnie sobie tutaj i już teraz może grać, teraz już może grać, tak? Czyli będzie wszystko działało. OK? No sprawdzimy chociaż jeden. Podłączymy. Może też może się da pokazać światełko, że się zaświeciło. Myślę, że to zadziałało. Tutaj dalej mi się ładuje ekran. Nic nie zrobił się. Dobra, mamy zielone. Mamy zielone, zielone. Podłączony jest zielony tu. I to jest. O, już widzicie? Świeci się. I teraz nie wiem, czy widać coś. O, tu u mnie świetnie, rewelacja, ale tutaj? No, czekajcie, tu jest z tej strony, może jakoś tak, jak odkręcę. O, widzicie migające światełko? Ktoś widzi? Tak, super, czyli działa, tak? Czyli działa. I zobaczcie, to jest pomysł na to, że one mają bransoletkę i teraz tą ręką dotykając, będą po prostu poruszały postacią albo, nie wiem, jeżeli, no, to praktycznie to wszystkiego możecie wykorzystać, tak? No bo jakbyście teraz podłączyły tą aplikację, gdzie się gra, to zobaczcie, macie 6 dźwięków i możecie wszystko, wszystkie krokodylki podłączyć, tak samo dzieci będą grały, tylko wtedy trzeba by było już oznaczać te dźwięki, żeby było łatwiej, bo no, klawiatura jest fajnie zbudowana, że po prostu mamy, dzieci czytają tak jak wiersz, tak, nuty, więc
to już by trochę utrudniło. Ale są też inne fajne aplikacje, gdzie można by było ten joystick wykorzystać. Jest na przykład taka apka, gdzie jest Simon Says, czyli tam trzeba zapamiętywać kolejne dźwięki i jest dokładany następny i następny. I wtedy właśnie to wygląda w ten sposób, że jest tam taki układ, więc to akurat by pasowało. Tak? Dobra, dziewczyny. Jak jeszcze można, bo to jest proste, dzieciaki mogą się bawić, mogą, czy mogłyby przybijać gwoździe, nie byłoby jakimś problemem, mogłybyście to wykorzystać na lekcji? Ktoś coś? A jeszcze jakby wypiły pyszne soki owocowe, słuchajcie, naturalne i później wykorzystały tą nakrętkę. Każdy mógłby przynieść swoje. Raczej tak. Dobra. Czasami takie robimy zajęcia techniczne. Tatusiowie przychodzą, pomagają. Nam widać, że trochę łatwiej jest. Dobra, zobaczcie, co jeszcze można zrobić. Może być taki joystick, ale to już jakby na może takie dodatkowe zajęcia z dziećmi, które chcą coś więcej. Zobaczcie, kupiłam takie przyciski i ten przycisk działa na zasadzie po prostu włącz, wyłącz, tak? Czyli po prostu nie jest automatycznie się wyłącza, tak? Bo możesz tak jak klikniesz na włącznik taki jak masz światło, to on musisz go kliknąć i odkliknąć jeszcze raz, żeby światło się wyłączyło. A tu jest automatycznie, tylko za naciśnięciem będzie działało, tak? Za naciśnięciem. Możecie sobie wybrać włączniki, czyli czy właśnie będzie stałe włączenie i trzeba nacisnąć jeszcze raz, żeby się wyłączyło. A jeżeli Wam zależy na takich i chciałobyście coś zrobić, to wtedy tylko działa za naciśnięciem, tak? Tak sobie myślę, teraz można by było nawet coś takiego wykorzystać, wiecie, jeszcze jakby jakiś dźwięk dać to do gry, jak na przykład jest zespołowa i robią takie swoje jakieś dzwonki. Dobra, słuchajcie, mamy, co tu zostało zrobione? Po prostu w tej samej płytce, o tej samej grubości, żeby znowu pasowało mi do tej skrzynki, tak jak tutaj mamy. O, nic tu widać. O, tutaj. Jest. Dobra. Tak. Po prostu tutaj teraz zamontowane zostały właśnie te przyciski. Ok. Marzena, dzięki. Słuchajcie, tylko tak. Wywiercone dziurki. No ktoś może pomóc wywiercić takie dziurki. Dzieci mogą przynieść może przygotowane, mieć takie wywiercone. Spróbuję tu odkręcić jedno, chociaż żeby Wam pokazać, jak to wygląda. O, dobra. No wychodź. Jest. Czyli tak, mamy dziurkę. Ok. Tutaj przycisk jakby umiejscawiam. No i tu jest takie pokrętło, nie wiem jak to nazwać. Tak jak w śrubce, żeby po prostu przytwierdzić, tak? Żeby ten przycisk trzymał się tutaj na stałe. W tym. I teraz też, słuchajcie, o, tak. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, też będzie działała diodka. Można to sprawdzić. Będzie działała dioda i podłożona oczywiście do baterii. Gdzie są te z takimi długimi wąsiami? Czy już nie ma ich? Powinna zadziałać. Tylko teraz tak. Jak widzicie, tutaj mamy takie dwie dziurki. Tak? Jest jedna i druga. Czyli trzeba tak diodkę przewlec. I jeszcze powinna dotknąć do baterii jakiejś. Już biorę.
powinno tu zadziałać, tylko znowu te wąsiki są za krótkie. Teraz pokażę, czy nie. Sprawdźmy najpierw, czy to działa. Tak, nie. Tak. Słabo jest, coś nam świeci. Dobra. Czyli wiemy, jak to włożyć. O, i zobaczcie. Świeci się, tak? Czyli zobaczcie, bo tutaj znowu jak jest przycisk, to mamy, możemy zamontować jakby no, tą diodkę. Czyli słuchajcie, kolejny pomysł, jakby ktoś Wam jeszcze pomógł, to można by było nawiercić dziurkę tu gdzieś i jeszcze by się świeciła dioda. No trochę, wiecie, no więcej pracy pokombinować, ale któraś z Was może się zainspiruje, coś takiego będzie chciała wykonać. Czyli tak, świeci. I teraz co tutaj można zrobić? Bo ja to pokazuję od tyłu, nie? Po to, żeby pokazać Wam, że to będzie działało na zasadzie przyciśnięcia też tego przyciśnięcia guzika. Czy tam klawisza tego. Nie, to jest. Teraz się krótko nie świeci. Jeszcze chwilę. Okej. No jest. Świecisz się? Jesteś. Sprawdzamy. No chodź. Co tam piszecie? Nic na razie. Dobra, jest. Słuchajcie, jak przyciskam od tyłu, ona po prostu teraz będzie świeciła się, powinna się świecić non stop, bo jest podłączona, tak? Małe są te, powinnam to otulić i tak dalej. Małe są wąsiki, więc tu jest problem z tą diodką. O, powinna się palić. Jeszcze raz spróbuję. Cały czas. Jak naciskam na guzik, wtedy ona się wyłącza. Ona powinna się wyłączyć. Ale dobra. Teraz tak, dziewczyny. Jakby było łatwiej podłączyć te krokodylki, bo tak, do jednego można rzeczywiście tutaj, tej części wystającej tego przycisku, ale dwa ciężko je złapać, więc fajnie jest, jak właśnie są te wystające druciki, a wiecie, że one przewodzą. To jest akurat miedziany drut i można tutaj je po prostu zamontować, tak? Te druty i do nich poprzyczepiać te wszystkie krokodylki, te, które oczywiście nam są potrzebne do sterowania. To tak można zrobić. Jakaś sugestia, co byście podpowiedziały, co myślicie o tym? No spokojnie, bo za chwilę będą takie, że będziecie robiły z dziećmi w klasie, tak? No to słuchajcie, to jeżeli teraz mamy pustą, to co byście mogły wymyśleć? Jak wiecie już, co przewodzi prąd, po prostu co można by było tutaj zamontować, oprócz przycisków metalowych, jakieś tam, nie wiem, tutaj były te nakrętki. Co tutaj można by było zamontować, co przewodzi prąd i do tego po prostu podłączyć właśnie krokodylki, żeby mógł zadziałać jakiś projekt. Coś, coś, dziewczyny, myślicie? Inspirujmy się. Teresa. Iwona, co byś zrobiła? Ala, kto tam jeszcze jest? Aneta. Dziewczyny. Zobaczcie, możemy koczyki może. Taki większy można, koczyki. Dobra. A guziki, słuchajcie, metalowe. Też można by było.
A powiedzcie mi, jak ja zrobię tak. Zrobię sobie przycisk taki. Czekajcie, zrobię sobie tak. Jeżeli nie wiem, jest widać. Trzymaj się. Zrobię tak. Tak na kształt, jak tam było. Tylko, że będzie to ciastolina. Czy to mi zadziała? Dziewczyny? Czy taki joystick będzie działał? No, jak myślicie? Smoczy z wodą. Dobra. Czyli w sensie tą ciastolinę, że zmoczyć, tak? Kolczyki są dobrym pomysłem. Tym bardziej, że fajnie jest, bo dzieci mogłyby z domu poprzynosić różne rzeczy, które właśnie mają jakieś elementy metalowe i posprawdzać, które będą przewodzić. Mogą być kolczyki. Jak najbardziej. Zmoczyć wodą, wiesz, to jest akurat nie plastelina, tylko ciastolina, więc ona na pewno będzie przewodzić. Tylko teraz, dziewczyny, jakby to zamontować, będzie działało, bo przecież taką samą kulkę zrobiłam na witelcu, prawda? I zadziałało. Czyli to jest to samo, tylko trochę inaczej to będzie wyglądało, bo teraz trzeba będzie po prostu wbić, tak jak wbijałyście w banany na przykład, to tutaj musicie wbić teraz w ciastolinę. Tak, odpowiednio, czyli tak, tu mam w prawo, czyli by było odwrotnie, o tak, to jest do góry, czyli bym musiała wbić tu, okej, tu jest lewo, tu jest prawo, tu jest, tak, i został jeszcze jeden, i został ostatni w dół. I też będzie działać. Tak? I teraz może być tak, jak sobie grają, że ktoś trzyma, czyli zamyka obwód, tu jest ten akurat żółty, ja zamykam. I teraz zamykając obwód, mogłabym sterować, tak? Nawet widać, jak tutaj wszystko działa. Wszystko świeci, dziewczyny. Nie wiem, czy widać te światełka. O, jak naciskam. Nie naciskam, nic nie świeci, a teraz naciskam, świeci, czyli to działa, czyli ta postać by się przemieszczała i ruszała, tak? Dalej nie mam aktywnego okna, więc dziewczyny nie widać. Dobra, spróbuję bliżej, może na jakimś takim tlacie mniejszym. Teraz widać, to? Nie dotykam, nie działa, czyli teraz na przykład góra, tak? Prawo, lewo, dół. Okej, okay, widać, działa, jest, super. Czyli słuchajcie, taki mógłby być joystick i to jest fajne, bo dzieciaki mogą same wykonać i możecie jeszcze powiedzieć, słuchajcie, najpierw go zaprojektujcie, rozrysujcie sobie na kartce, jakiego możecie od razu już pokombinować, słuchajcie, z figurami geometrycznymi, czyli czy to musi być kształt koła, nie wiem, tak? Czy on może mieć jakikolwiek inny kształt? Mogą sobie przecież wycinać prostokąciki, tak, trójkąciki. I to jest fajne, bo pracują paluchami, tak, sprawdzają, czy działa, czy przewodzi prąd. Podłączają całą instalację, co nie jest proste, żeby przemyśleć, który kabelek odpowiada któremu tutaj przyciskowi. Myślę, że to że dla dzieci chyba całkiem niezły jest pomysł, że można byłoby coś takiego zrobić. Co tam, dziewczyny?
Dobra, słuchajcie, może być coś takiego z ciastoliną, mogą zrobić ścieczki to same. Co jeszcze możemy zrobić, słuchajcie? Możemy na przykład dalej bawiąc się ciastoliną, tylko w innych kolorach. Słuchajcie, zrobił to mój uczeń, tylko że chciał się wesprzeć jakby szablonem, więc został narysowany mazakiem szablon. No tutaj akurat jest pad, no to, ale coś podobnego jak joystick, prawda, też steruje, więc joystick nie jest, nie musi być, mieć taki typowy kształt, że ma drążek, tak jak to wygląda w samochodzie skrzynia biegów, tak, przerzucamy biegi, może wyglądać w taki sposób, bo ma przemieszczać i poruszać. Więc uczennica zrobiła sobie szablon i było jej wygodnie jakby zbudować to na tym szablonie, tak? Ale też fajnie, bo mogła sobie najpierw zaprojektować, może to pokolorować, dać kolory guzikom, nie wiem. Dobra, i teraz jest pomysł dziewczyny, bo my już wiemy, że ta ciastolina będzie przewodziła, ale nie mamy guzików, czyli co można by było tutaj włożyć do środka, żeby dzieciaki mogły, no nie wiem, jakoś to zaprojektować, tak żeby przemieszczać się, więc co, cztery jakieś guziki. Można to zrobić z ciastoliny, tak? Po prostu zrobić kuleczkę, ale to będzie to samo, co tam. I tutaj po prostu włożyć i byłby jeden przycisk, prawda? Mamy jakiś mały. Ale może macie jakiś fajniejszy. O, korki po napojach, super. Wbijamy korki, to też jest fajny pomysł. Wbić monety. Aneta, no rewelacja po prostu. I słuchajcie, do tych korków i monet po prostu co? Trzeba by było ją delikatnie wbić i złapać. Świetne. Coś jeszcze? Dziewczyny? Kapsle. Mhm. Dzięki, Ala. Kapsle, korki. Korki po napojach też oczywiście, które są metalowe, tak, Kasia, super, i monety, ale słuchajcie, ja mam jeszcze taki inny pomysł, można wykorzystać, dzieciaki czasami mają klocki magnetyczne i mają kulki takie metalowe, zobaczcie, już się nie da, takie kulki mają metalowe i to też fajnie wygląda, coś innego. I teraz zobaczcie, dajecie im jakąś ogromną skrzynkę, mają zadanie do wykonania, losują jakby spinera. Wow, Aneta, super, spinera można wbić, dokładnie. I teraz jaki spinner ma tą część metalową, ale nie, one też, niektóre są takie lepsze, że one są całe metalowe, prawda? Dobrze myślę? I wtedy jakby tutaj wbić ten spinner, tak, to co, to trzeba by było podłączyć do każdego, do każdej strony, tak jak jest róża wiatrów, prawda, północ, południe i byłby zachód i wschód, czyli można by było tak, nie, spinera wbić, nie wiem, czy będzie działało, tylko pod warunkiem właśnie, że byłby cały metalowy, myślę, że wtedy by zadziałało, jak najbardziej, tylko wtedy. A nie, Aneta, posłuchaj, pomyślmy, czy spinner by zadziałał. Chyba nie. Musiałoby to sprawdzić. Wiesz, czemu by nie zadziałał spinner? Już wiem, czemu nie. Jeżeli będzie cały metalowy będzie spinner, to wtedy nie zadziała, bo masz jakby jedną część metalową, do której jest podłączony. Chyba, że będą te części metalowe oddzielone częściami plastikowymi, to wtedy tak. Czyli jak mamy spinner, no to wtedy ta część, gdzie jest oczko metalowe i tam byśmy podłączyły, to wtedy by działało.
ale już kolejna część jakby obudowa tego spinnera musiałaby być gdzieś plastikowa, żeby one się nie łączyły ze sobą. Czy dobrze myślę, Aneta? Właśnie tak, czyli tak, super, dzięki. Zobaczcie, a z tymi kulkami co można zrobić? Bo to chyba fajnie wygląda, nie? Jakby były takie kulki, dzieciaki by dotykały. Tylko słuchajcie, no ale teraz jak do takiej kulki podłączyć krokodylka? Ktoś coś? Dziewczyny? I zobaczcie, grają sobie, tak? Fajnie, tu ma bransoletkę na ręku i już, słuchajcie, i trzyma takiego sobie pada w dłoni. No, i idzie. Chłopcy byliby w niebo wzięci, słuchajcie. Tylko jak teraz tego krokodylka tu podłączyć? Wbić, niech dotyka, też można by było. Ale słuchajcie, można. Można też po prostu otulić go drutem. I wtedy będzie na pewno działało. Już mam pokazuję. Czekajcie chwilkę. Dobra, czyli mamy tak. A może śrubki? Ala, rewelacja! Śrubki też mogą być. Jasne, mamy śrubki, wszystko mamy. Tylko musiałyby być takie fajne z takimi, żeby ten łebek był taki większy, żeby dzieci mogły dotykać, prawda? I wtedy jak śrubka, to można by było przy tej samej główce tylko podłączyć. Czyli można by było, tak jak jest gwóźdź, tutaj dobrze myślę, Ala, że tak pineski, tak, tylko pineska. No, to też trzeba było spróbować. Jeżeli złapało taki taką cienką tutaj nóżkę diodki, więc podejrzewam, że tutaj też by nie było problemu. Musiałby być krótszy, trzeba byłoby sprawdzić, bo ten jest dosyć długi, prawda? Byłby problem. I wtedy też można by było wbić fajnie. Super pomysły, dziewczyny, rewelacja. I teraz tak, dzieciaki mają w miseczkach przeróżne właśnie te pineski, nakrętki po napojach, tam monety, kapsle i niech sobie same tworzą, bo to właśnie o to chodzi, żeby same wymyślały. Super, dokładnie, Ala, masz rację. Taki sklep z chińskim, tak, tak. Tylko ciekawe, ile tam właśnie takich rzeczy metalowych można znaleźć. Dobra, to słuchajcie, można taką otulić, tylko ja mam dosyć taki twardszy ten drut, bo jeszcze coś dla Was, niespodziankę mam na sam koniec, taką niezwiązaną z joystickami, ale też, żeby Was trochę zainspirować, co byście mogły z dzieciakami porobić. Mam nadzieję, że jakąś pracę z diodkami Wam się uda zrobić. Kartkę, albo chociaż, no, może nie wiem, niekoniecznie kartkę, ale jakąś chociaż nawet taką techniczną. Dobra. I teraz tak, jak otulimy tą kulkę, ten drut jest, zaraz się da, okay. I po prostu przeciąć w jakimś miejscu i wbić, i to też będzie działało, słuchajcie dziewczyny, gdzie są nożyczki, to jest za to, okej. Tylko teraz będą wystawały druciki, nie? To trzeba właśnie przemyśleć, czy właśnie jak to zrobić, żeby... Czyli tak, tutaj drucik sobie wbiję. Chłopcy by mieli po prostu dziki szał, że mogą tyle rzeczy tworzyć. Nie, to słuchajcie, mamy. Jest drucik i możemy też podłączyć i będzie działało. Teraz patrz, sprawdźmy, czy to będzie działać. Do jakiegoś jednego wybranego tutaj. I pod drucik mamy żółty, zamykam obwód, czyli muszę go trzymać. Dobra, bo nie mam bransoletki. O, u mnie już widać, że się świeci. Dobra. Czekajcie, gdzie to jest. O, widać? Widać? Puszczam, nic nie ma. Teraz. Jest. Tak?
Dotykam kuleczki. Jest, super, Ala, dzięki. Po prostu tak. I teraz można by było zrobić, czyli dziewczyny, zobaczcie, wszystko to, co napisałyście, śrubki, pineski, monety wbić i zobaczcie, jak fajnie dzieci mogą, tak? Ale możecie dawać warunki, że na przykład ma być moneta jakiejś średnicy, że ma być moneta tylu i że mają być to groszówki, że mają być to złotowe. I teraz jak to jest pierwsza klasa, to one będą musiały trochę poszukać. Prawda? Można im trochę utrudnić, czyli dać warunki, rozpisać listę. Czyli ma mieć na przykład tyle i tyle przycisków. Albo chcę, żeby można było sterować właśnie we wszystkich kierunkach, tak jak nam wcześniej ktoś pisał, we wszystkich kierunkach przemieszczać postać. Że by na przykład dwa przyciski były innego kształtu i dwa innego. Można jakby no, trochę im to utrudnić, tak żeby musiały pomyśleć, jak taki joystick zbudować. No i teraz to jest coś, bo one zbudują ten joystick, dodadzą dodatkowe przyciski, niech sobie wymyślają, że na przykład dwa są inne, mniejsze bądź większe i teraz no, to jest właśnie to, że mogą jakby podać argumenty albo też do czego one miałyby służyć, tak? Albo może niech zbudują joystick i wymyślą jakąś swoją taką swój projekt, do którego on mógłby akurat pasować. I wtedy powiedzą, gdzie by podłączyły te przyciski, bo może nie wszystkie byłyby potrzebne, może byłaby potrzebna tylko spacja i klik do czegoś, jakby miał jakąś swoją wizję. Dobra, dziewczyny, mamy to. Tu już tego nie będziemy budowały, bo wiadomo, można zbudować różne. Kulki magnetyczne przydadzą się. Super pomysł. Dobra, ups, spadło. Mamy. Teraz tak, dziewczyny, można zrobić też. Zobaczcie, mój Artur zbudował coś takiego. Dałam mu klocki. I zbudował na zajęciach właśnie technicznych coś takiego. I mówi, proszę Pani, to będzie joystick, ale jak, mówi Artur, jak tu zrobimy, żeby po prostu ten joystick zadziałał? No tak on myślał właśnie, myśleliśmy o pazłotku, żeby tutaj może pokryć to pazłotkiem i też podłączyć, ale w końcu wyszło tak, że mamy tutaj druciki, widać? I też działa. Jak dotykamy po środku, to spokojnie można. I teraz zobaczcie, można go ułożyć w ten sposób i bardzo fajnie jakby nie burzy dzieciom kierunków, bo mamy tak górę, dół, prawo, lewo. Tak? Może być coś takiego, dziewczyny? Co myślicie? Ala, dzięki. Dobra, słuchajcie, mamy taki joystick. No i co? Te wystające po prostu części, druty, które zostały tutaj, musimy znowu podłączyć. Asia, dzięki. Dobra, może być. Chłopcy mogliby zbudować przeróżne. Wiecie co? Artur najpierw zaczął budować coś w rodzaju skrzynki i potem troszkę się na tym jakby zawiesił i mówił, proszę, jak to będzie, bo jak ja mam tutaj wyodrębnić z tych klocków, bo są klocki, wam pokazuję. Kulku być jakiś. To są klocki takie. No i po prostu zastanawiał się, jak wyodrębnić guziki, bo mu się wydawało, że to muszą być jakieś kostki. No i tam było kilka przeróżnych pomysłów, gdzie w końcu zrobił taki. Natomiast to z kostką też było, tylko u góry zrobił coś oczywiście na kształt lufy takiej armatniej i mówił, że jak tu będzie gdzieś tam się naciskało, to wtedy może zadziałać. No wszystko się da, jak tam gdzieś włożymy drucik i podłączymy go krokodylkami później do mejki, to na pewno zadziała. Dobra, sprawdźmy, czy to będzie działało. Obwód znowu jest tym naszym żółtym, zamknięty żółtym krokodylkiem. Ok, zamykam. I teraz czy się zaświeci? Mamy podłączone tylko do jednego białe. Mamy białe, czyli mamy górę. Podłączyłam białe, czyli górę. No i teraz sprawdzam. Świeci?
Dziewczyna, czy widać? Gdzie ty jesteś? Teraz mi się nie trzymał. O, jest. Tak? Świeci. Nie świeci. Jest, świeci. Widać, widać tam światełko. Nie świeci? Świeci. Czyli zobaczcie. Dyskretny całkiem i super, mogą sobie tam działać. Ale jak to fajne jest, bo to jest konstrukcja. I teraz dzieciaki, słuchajcie, jak robią przeróżne jakieś mosty, wieże, a tutaj musiał sam wymyślać Artur. No i wymyślił. Ja mam drugą klasę. Myślę, że świetne to, świetny ten joystick Artura. Tylko musieliśmy go trochę udoskonalić tymi drucikami. Dobra. Dzięki, Iwona. Czyli mamy to. Słuchajcie, czyli tak, były te, które wsuwaliśmy w tą skrzynkę, tam wiecie, że możemy plastelinę na to nałożyć i też zadziała. Możemy zrobić ciasto, znaczy nie plastelinę, tylko ciastolinę. Możemy też nałożyć, tak, zrobić kulki z ciastoliny. Cały zrobiłyśmy pad z ciastoliny. Tutaj mamy z klocków, też będzie działał tylko jakiś element. Teraz jeszcze tak sobie kombinaliśmy, Artur mówi, proszę Panią, a czy można by było z klocków Lego? Myślę, że też można by było, tylko wtedy dziewczyny trzeba było pomyśleć gdzieś właśnie o tych elementach takich metalowych, żeby gdzieś zamieścić, bo tam to dzieci by na pewno popłynęły i no te projekty byłyby też świetne. Dobra, słuchajcie dziewczyny, co dalej? Możemy zrobić po prostu, może być to maskotka, tak? Tutaj uszyta. Może być przez dzieci uszyta, bo już w drugiej klasie jakieś tam serduszka na, nie wiem, czy takie zwykłe poduszeczki dla mam szyją. Ktoś coś szył, dziewczyny szyłyście z dzieciakami. Filc albo polarek gdzieś tam na okrętkę i po prostu obszywały taką ozdobną jakąś wełną czy muliną i później tam wypychały. Druga, trzecia klasa, myślę, że mogą szyć. Mam zerówkę, więc to przede mną, dobra. Iwona, szyją. Ala, masz zerówkę, ale pewnie później z nimi gdzieś będziesz z nimi szła, czy oddajesz swoje te dzieci? Ala? Idziesz z nimi do trzeciej. No to jest to przed tobą, dokładnie. Zobaczcie, ja wyjmuję ten wkład, który był. Tu jest akurat na zamek, no bo to było tam szyte specjalnie tutaj pod zajęcia, ale może być po prostu na rzep, albo w ogóle nie musi być nic, tylko po prostu może być otwarte, tak? I teraz zobaczcie, są metalowe guziki, tak? Są metalowe guziki i teraz co można zrobić? Po prostu ten metalowy guzik jest takim grzybkiem, czyli po prostu jak przyszywamy, to z drugiej strony wystaje taki łepek. Nie wiem, czy kojarzycie, co chodzi. Wystaje taki łepek i po prostu można o niego zahaczyć drucik. I znowu jest to samo, dziewczyny, będzie na 100% działało, tylko teraz trzeba sobie przemyśleć to. O, Lucyna szyła z dziećmi, wyszły super. No właśnie, teraz też można jakieś metalowe części. Natomiast oczy, to mi się wydaje, że będzie prawo-lewo. Prawo-lewo, nie? Nos byłby dół. I tutaj ewentualnie coś można by było w tej łatce zrobić, tak sobie myślałam, że można by było coś w tej łatce, że byłoby do góry. Czyli wtedy dzieci by sterowały tak i tak. Co myślicie? Można wtedy, mamy prawo-lewo, no to sprawdźmy prawo-lewo, tak jak są oczy. Ale wiecie, co jest fajne? Że to ma twarz i teraz dzieci jak wezmą tak i będą podłączały, to wiecie, mamy odbicie lustrzane i teraz one muszą pomyśleć, jak to podłączyć, bo to nie jest takie proste w tym momencie. Tak? Bo jak położę, to jest łatwo.
czyli będzie po prostu jakby odwzorowanie tych kierunków. Natomiast jeżeli złapie sobie tak i będzie tutaj teraz podłączał, no to później jak położy, to wyjdzie całkowicie odwrotnie, że prawa strona będzie lewą. Zrobić hinduskie. A co hinduskie? Iwona, podpowiedz, bo to może być coś ciekawego. Hinduskie zrobić. Co masz na myśli? Powiedz. Dobra, Iwona coś pisze chyba. Zaraz coś dowiemy się, jaki tutaj ma pomysł. Słuchajcie, dziewczyny, czyli tak. Jak leży, mamy prawą stronę. Ja mam akurat drucik w lewej, czyli u mnie jest to czerwone. I podłączam. Chodzi o guziki na czole. Aha. Że wtedy w tej łatce byłby guzik, tak? Też. Guzik, ale hinduski to jakiś taki, nie wiem, jakiś taki inny guzik, nie wiem jaki to jest. Guzik hinduski. I teraz dziewczyny, sprawdzamy, czy działa. No, pamiętajcie, że może być bransoletka, to jest łatwiej nie dla dzieci, a tak to muszą w rączce trzymać. I dobra, mamy tutaj hinduską kobietę. No. Dokładnie, masz rację, że po prostu jaki dzieci wymyślą kształt, jak najbardziej, to jest ich pomysł, tak? A tutaj by było, wiecie, bo to miał być pies, nie wiem, czy to widać, że to miał być pies z noskiem i tak dalej. A natomiast jakby była twarz, czy tutaj też, dokładnie, no tak, no bajkowy piesek, super, niech będzie właśnie bajkowy piesek, czyli on ma tutaj właśnie tą kropkę na czole, jak najbardziej, super. To jest pomysł, będę musiała go udoskonalić właśnie, że tutaj zrobię tą kropkę na czole. To jest myśl, słuchajcie. No właśnie, bo nie wiedziałam, jak to rozwiązać, ale z tą kropką hinduską to będzie dobre. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, teraz sprawdzamy. Guzik albo górnik z lampką na czole, też super, no. Ale wtedy, czy one to uszyją jakoś tam, dadzą radę? Ale pomysły są fajne, bo wiecie co? Jeszcze dziewczynka wymyśliła z siódmej... Emilka jest w siódmej klasie. To ona zaczęła wycinać z tego płaszczkę. Ale no to tak, płaszczka oczy mówi, że będzie widać, tak? Bo jakiś inny gatunek ryby to byłby problem. W płaszczce jak najbardziej oczy. Natomiast później zaczęła kombinować, że gdzieś w ogonku i gdzieś jeszcze. Dobra, sprawdźmy, czy działa. Mamy podłączony ten. Dobra. Trzymam. Gdzieś tutaj idą. O, jest. Dobra. No, działa. Teraz nie widać. Jednorożec. Super, Ala. Tak, może być jednorożec. Może być górnik z lampką. Co jeszcze może być? A ja wam powiem, co w ogóle mnie natchnęło, żeby takiego psa zrobić. Dobra. O, jest, świeci. Dobra, działa, guzik. Naciskam. Jest. Nie ma. Tak? Czyli zobaczcie, maskotka. W maskotce można zrobić. Potem, słuchajcie, jak wszystkie przypną krokodylki, to znowu można ją wypełnić tym... tą watą, czy jakąś wazeliną, coś tam można do środka, słuchajcie, włożyć, tak? Żeby było wypełnione. Dobra, czyli działa. Ale widziałeście, że działa? Czy mam pokazać jeszcze raz? Że się świeciło. Bo nie wiem. Tak, Ala widziała. Dobra, to działa. Chociaż tyle.
przepraszam Was za ten ekran, że tyle dzisiaj problemów jest i nie mogę go udostępnić, bo tak to byśmy już tutaj grały w Super Mario albo w Scratcha i po prostu byśmy zobaczyły, jak to się przemieszcza, bo na pewno będzie się ruszał. No nic. Dobra, czyli mamy maskotkę, słuchajcie, dziewczyny, fajny pomysł. A miałam Wam powiedzieć, skąd ten pomysł się wziął. Mój syn ma kanapnik, taki ikeowski, taki pomarańczowy z czarnymi oczami, kojarzycie? I ten, tak, znam dokładnie właśnie z tego kanapnika. Słuchajcie, już ten kanapnik trochę jest taki podniszczony, więc sobie pomyślałam, że nawet można by było z tego kanapnika jego zrobić. Ale jeszcze koniec roku się nie skończył, się brał kanapki do szkoły, więc można było w tych czarnych oczach po prostu wbić gwoździe albo te pineski, to wszystko, o czym mówiłyście. I już mamy, tak? I mamy tutaj czarny wielki nohal, ma ten pomarańczowy pies. Też można było tutaj wbić jakąś pineskę, czy coś tam, gwóźdź, albo nie wiem, coś innego. I teraz pomyśleć, tak jak właśnie mówiłyście, gdzieś coś zrobić na czole, albo jakąś łapkę i tam dodatkowo jakąś pineskę wbić. I będzie to samo, będzie działało. Dobra, super, mamy maskotkę. Słuchajcie, kolejny może być taki. O! To też jest joystick. No właśnie, i jak on będzie działał? Z czego jest zrobione, dziewczyny? Co tutaj, czy dobrze widać, co widać, z czego jest zrobione? Ten joystick robiła dziewczynka w drugiej klasie, Agatka. I obiecałam, że dzisiaj dokładniej, bo na to jest kubek, że pokażę ten jej joystick, ale pytała się, czy mogę jej oddać, więc będę musiała jutro z powrotem przynieść go do szkoły. Tak, kubek styropianowy, ale nie musi być kubek styropianowy, wiecie. Może być Agata, tak, Agata miała taki pomysł, a jeszcze pokażę Wam, jak Ola zrobiła. To miała być chyba myszka, tak, z ogonkiem. Ola zrobiła myszkę. Jakiś dziadek, to miał być dziadek, tak. To miał być dziadek. Artur właśnie robili z plasteliny, z ciastoliny, z klocków, podzielili się na grupy i każdy coś tworzył, bo dzisiaj trzeba było panią Karolinę wesprzeć, więc były to przede wszystkim ich pomysły, żebyście mogły też zobaczyć, co można ze swoimi dzieciaczkami zrobić w klasie, bo to nie byłoby chyba... myślę, że nie byłoby fair, gdybym ja porobiła takie joysticki tutaj, więc dziewczyny, chłopcy, bo Artur i tam inne dzieci też, ale nie przyniosłam wszystkich, starali się, także mamy joysticki. No i teraz słuchajcie, może być to jakikolwiek kubek, nie musi być styropianowy, może być to kubek plastikowy, przeźroczysty byłby najlepszy, bo wtedy widać, gdzie, jak można sterować tym joystickiem. A sterujemy w taki sposób, dziewczyny, zobaczcie, co tutaj się ukryło. Mamy tą naszą folię aluminiową, która przewodzi, tak? Ona się ze sobą nie łączy, bo słuchajcie, najpierw zrobili tak, że jedna osoba, że no dobrze, to będziemy teraz sterować. Tak, będziemy sterować, więc zrobiły taki jakby coś na kształt właśnie tej bransoletki, co wcześniej, i włożyły do środka. No i wtedy to było to samo, co z tym spinnerem, nie? Że po prostu jak podłączyły cztery żabki w czterech kierunkach, to po prostu działała tylko no, jedna albo po prostu było, albo wszystkie naraz i był problem. Po prostu nie udało się, więc trzeba było pociąć je w jakieś takie różne, przeróżne figury, jakieś kwadraty czy po prostu i umiejscowić w czterech miejscach tak, żeby się nie łączyły ze sobą. Dziewczyny, czy to widać dobrze? Bo ja nie wiem, to nie światło tak zbyt mocno świeci. Tak, widać, okej. I teraz czym będziemy sterować? No i teraz to, żeby trochę wyglądało jak joystick, bo musi być jakiś trążek do sterowania. Macie jakiś pomysł? Ja tutaj już mam podpowiedź nawet na tym moim biurku. Jest dziurka zrobiona na jakiś drążek. Tylko teraz musi być to drążek metalowy, który
Podłączymy tą żabkę, która po prostu zamyka. Dokładnie, Ala, to jest ta łyżeczka właśnie. Czyli tak, słuchajcie, zrobiona dziurka, mamy łyżeczkę, wkładamy ją do środka i mamy, słuchajcie, joystick. I mogą już sterować. Jak sterują? Dotykając nią, tak? Dotykając nią. Aj, widać, widać. Dobra, mam. Tutaj, tak? O, na przykład jest jeden kierunek, drugi, tak? I będą po prostu... czyli tak, podłączamy teraz, jak to ma zadziałać, więc zamykamy obwód w ten sposób, że podłączamy do, czyli znowu tutaj nie zmieniałam kabelków, jest ten sam, żółty. Podłączamy do łyżeczki, czyli tu będziemy zamykać obwód. A wszystkie kolejne kierunki, góra, dół, tak dalej, podłączamy do tych kawałków poprzyklejanej folii aluminiowej. Czyli mamy tak, mamy górę. Okay. I po prostu podpinamy. No, jedna taka niedogodność jest taka. No, patrzę, że Agata trochę krzywo powklejała. Dobrze, będziemy sobie radzić. No też będą musiały zwracać na to uwagę, bo tutaj trzeba będzie zrobić tak, żeby to było... żeby ten joystick, jakby to powiedzieć, był czytelny dla tej osoby, która będzie z niego korzystała, tak? Bo jak jest nierównomiernie, będą... zobaczcie, tu jest duża przestrzeń, nie? Tutaj po prostu wkleiła bardzo blisko siebie. No ale nic, sobie poradzimy. Czyli mamy tak. Będą musiały po prostu zwracać na to uwagę, jak ten joystick robią, bo teraz ten dziadek będzie bokiem ułożony, bo będzie mi łatwiej. Mamy górę. Mamy bok. Dobra, podpinamy. No i... Nie będzie można go postawić, wiecie, bo te krokodylki będą przeszkadzały, ale możemy trzymać przecież w górze i po prostu tak nim sterować, tak? I działa, słuchajcie, możecie spokojnie zrobić to ze swoimi dzieciaczkami i potem jeszcze możecie powiedzieć, że właśnie jakby kolejne kryterium pracy to jest ten design, czyli żeby to było jakieś takie, żeby wymyśliły, jaki kształt mają, jaką postać, co ma ten joystick, ten kubek ma przedstawiać, tak? Możecie jeszcze, jak będziecie korzystały z różnych rzeczy takich recyklingowych, to mogą poprzynosić przeróżne właśnie te nakrętki, korki, żeby to można było wykorzystać do tej pracy. Dobra, to sprawdzamy, dziewczyny, czy to po prostu działa. Dobra, już się świeci, bo ja coś dotykam. Na razie jest nic, a teraz dotknę. O, jest, świeci się, mam. Jakiś czas widać, jak błyska co jakiś czas? Czyli uderzam w jedno miejsce. Tak, mruga. Trzymam cały czas, czyli ten ludzik wyszedł w jednym non-stop kierunku. Teraz puszczam, nie ma. Łyżeczką ruszam, tak, widzicie? Jest trochę niewygodnie, bo muszę tą płytkę też wam pokazać, jak nie mam tego ekranu dostępnego na dowód, że to działa. No, dobra, czyli działa, słuchajcie. Okej. Okay. Pokażę wam ten, jeszcze właśnie kubki, jakby to można było zrobić, jakby to działało, dziewczyny. Czyli tak, mamy kubek. Macie jeszcze jakieś pytania do tego ostatniego joysticku? Jak go zrobić? Czy wszystko jest jasne? Mówcie. Dziurka. Jasne. Wszystko jasne. Tak, jasne. Dziurka. Trzeba zrobić dziurkę. Najlepiej takim... jasne, jasne. Dobra, najlepiej właśnie takim nożykiem, żeby kubek nie pękł od środka. Spróbujemy. No chodź. Chociaż wam pokażę właśnie, jak to... Jest. To jest bardzo... O, chciałam, żeby było widać, dlatego wzięłam przezroczysty. I... nie wiem, czy powiedzą. Dobra. I wtedy, słuchajcie. Macie folię aluminiową, tak szybciutko pokażę. Widzę, że jest jasno tutaj dla większości. Dobra. Folia aluminiowa. I
czterech miejscach po prostu ona musi być tutaj przytwierdzona, tak? Żeby dzieci mogły nią sterować. Taśmą klejącą, jak kubek papierowy jest, bądź styropianowy, możecie spokojnie na dosyć mocny klej roślinny taki przykleić i to będzie się trzymało. Przykleję chociaż w jednym kierunku i włożę łyżeczkę i sprawdzimy, czy zadziała, ok? Bo jak wszystko jasne, to nie ma tutaj tworzyć. Nie wiem dlaczego. Dobra, mamy jeszcze. Mamy jeden. Dobra, czyli tutaj by było w tym kierunku. Dzielam łyżeczką. Żółty zamyka odwód. Łyżeczka. Jest, jest. I podłączymy sobie do kierunku, bo jest jeden, więc to będzie dowolny jakiś. I podłączymy sobie w lewo na przykład. Kępra. Mamy w lewo. O, już mi się zaświeciło. Jakoś tam zmieni się. Dobra, trzyma się. Świeci, błyska. Widać? Tak, masz rację, Ala. Można z szywaczem biurowym, tak. Szczególnie jeżeli chodzi o ten kubek taki plastikowy, prawda? Będzie łatwiej. Dobra, wszystko widać, że świeci, więc dowód jest na to, że same możecie zrobić coś tak wspaniałego z dzieciakami. Niech one tutaj pracują kreatywnie, myślą, tworzą. Dobra, mamy. Ile tych joysticków już naprodukowało się, słuchajcie. Ten, nie wiem, ktoś pamiętał, chyba Ala pisała do tego chińskiego sklepu, pójść teraz i sprzedawać tam po prostu je. Dobra. Z tych moich joysticków to chyba tyle by było na dzisiaj, dziewczyny. Powiedzcie, czy was chociaż troszkę zainspirowałam? Było ciężko, ekranu nie mogę udostępnić, ale jesteście takie dzielne i po prostu jesteście tu ze mną. To jest coś wspaniałego. Bardzo, super, dzięki dziewczyny. Mówcie, czy macie jakieś pytania, bo jeszcze mam dwie rzeczy wam do pokazania na koniec, trochę nie związane z joystickami, ale... ale coś jeszcze można tutaj zadziałać z dzieciakami i pobawić się jeszcze w coś innego. Taka niespodzianka będzie na koniec. Specjalnie na to spotkanie z wami kupiłam magnes neodymowy, ale to było tak wszystko, słuchajcie, może pokażę. To jest tak silny magnes, że bardzo ciężko jest go rozłączyć. Bardzo ciężko. I on tworzy takie pole siłowe. Można zrobić, pobawić się z dzieciakami, czyli znowu mamy baterie, możemy wykorzystać, słuchajcie, recykling, jakieś baterie do wyrzucenia są. Czyli tak, przytwierdzamy tą baterię do tego magnesu. Ja nawet nie powiem wam, że będzie mi ciężko w stanie, będzie mi bardzo ciężko rozerwać ten bo tu jest, są dwa magnesy ze sobą połączone. Wymyślą ciekawsze rzeczy. Pewnie, że wymyślą ciekawsze. One są bardziej twórcze od nas. One mają pomysły. My zdecydowanie. Kasia, zgadzam się z tobą w 100%. Dokładnie. I słuchajcie, co z tym, ale piszcie, to jeszcze będziemy się jakoś wymieniały doświadczeniami, może któraś coś jeszcze napisze ciekawego, tutaj jak tam po projekcie czuję, bo już ku końcowi się zbliżamy. Dziewczyny, i teraz tak, najlepiej by było, bo tak, jest drut miedziany, akurat ten sam, który wykorzystywałam dzisiaj do mejki, bateria i mamy ten magnes. I teraz tak, żeby to zadziałało i było przecudownie, to najlepiej by było, żebym nakręciła ten drucik, bo kręciłam go w palcach, więc jakby te koła nie są równomierne i to jest problem, bo tutaj
Zadziała to na zasadzie takiego wytworzenia się pola siewego, gdzie będzie ten drut kręcił się wokół tej baterii. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję. Nie. Powiem tak. Robiłam to w ręku, więc wybaczcie, ale chciałam wam coś dodatkowo jeszcze pokazać, więc powinien wirować jak baletnica po prostu. Nie jest to idealne, ale jakby to, jakby był to inny drut, to się zadzieje, dziewczyny. To jest miedziany. Jakby był inny drut, to co się zadzieje? Co się stanie? No. Słuchajcie, jak będzie inny drut, Ala, masz rację, że właśnie tak się dzieje. Tam coś wcześniej napisała właśnie chyba Asia, że dzieci będą miały lepsze pomysły, bo to jest prawda. Już nie pamiętam. Będzie on się kręcił, będzie wirował. To jest pomysł na to, że możecie coś takiego z dzieciakami zrobić. Widzicie? No taka dzisiaj po prostu jest przypadłość tego wszystkiego, tego sprzętu, że nie działa w 100% wszystko, ale kartkę obiecałam zrobić w tym i po prostu się. Czyli tak, to po prostu będzie wirowało. A słuchajcie, możecie zrobić na zasadzie baletnicy albo czegokolwiek u góry, coś utworzyć z dzieciakami, z drucików. Trochę cieńszych, bo ten jest dosyć sztywny, wiecie, i ciężko było mi go. Ciężko było go jakby uformować cokolwiek, tak? Więc powinien wirować. Tutaj już teraz, jak trzymam w. Tworzy się pole siłowe, ja po prostu o, powinien nie przestać, go powinien non-stop się kręcić, ale nie było to nakręcone na coś, żeby to były równe koła. No dawaj, dawaj, kręciłeś się przed transmisją z dziewczynami, a teraz jakoś kiepsko. Dobra dziewczyny, jeszcze jedną rzecz chciałabym wam pokazać, to możecie popróbować sobie, może którąś z was zainspiruje, żeby coś fajnego z dziećmi zrobić jeszcze. Jeszcze słuchajcie, może choinkę. Tak, dzieci bawią się zestawem elektronicznym, wymyślają cuda. Super, Iwona, a mogłabyś się podzielić, co na przykład robicie? Ala, ty po prostu dzisiaj mnie tak wspierasz, że ja tutaj jeszcze jestem na tym fotelu i siedzę. Dzięki. Bo teraz mamy taki czas, że możemy dziewczyny właśnie podzielić się swoimi i zainspirować się jakimiś rzeczami, które robiłyście z dziećmi. Słuchajcie, komórka i tutaj jest zainstalowana apka taka, która działa na zasadzie projektora 3D, tak? Po prostu jak sobie wygooglacie projektor 3D, to którąś z tych aplikacji możecie zainstalować i ona wtedy pokaże dzieciom trójwymiar, taki jakby były w kinie. Nie wiem, czy widać, takie światełko takie niezbyt. W każdym bądź razie, dziewczyny, co można zrobić? Można, nie wiem czy widać, mówcie coś. Obwody włączają żarówki, super, latają wiatraki, super Iwona. A robicie też roboty ze szczoteczek do zębów albo jakieś inne? Z takimi, bo jak wiatraki latają, to mi się kojarzy, że musi być jakiś wibratorek gdzieś tam podłączony, żeby coś tam się kręciło. Czy do baterii wystarczy, coś tam podłączacie? A ja tu spróbuję się z tym projektorem.
Roboty próbowaliście. Wow, no to super, Iwona. Koncert na żywych tulipanach. Rewelacja. Dzieci grały dla mnie. Wow. Ala, a ty przypomnij, ty masz którą klasę? Ale było wzruszenie po prostu, jak dzieciaki zagrały. Grały dla mam, nie dla ciebie. Dla mam, nie dla mnie. Ajku, po prostu. Grały dla mam. Zerówka. Koncert na tulipanach. A powiedz, podpowiedz nam, jak zrobiłaś kody, żeby dzieci zagrały na tych tulipanach, bo rozumiem, że one, te tulipany gdzieś były umiejscowione w jakichś tam kubeczkach, nie wiem, albo leżały i później dzieciaki musiały zagrać. Czy po prostu nauczyłaś się, które mają po kolei tulipany? Nie wiem, uderzać czy dotykać. Dotykać, tak? Dotykać. Które? Czy po prostu miały jakieś kody? Jak się uczyliście tego? Bo to jest właśnie ciekawe, słuchajcie, żeby dzieci grały, no bo joysticki to jest sterowanie, ale żeby grały, to tą muzykę trzeba jakoś zakodować. Im, żeby wiedziały, który dźwięk, który tulipan odpowiada któremu. Jaki miałaś pomysł? Z aplikacji. Czy ci tam było wskazywane po kolei, co mają, który mają dźwięk naciskać, tak? Coś na zasadzie takich zjeżdżających klawiszy grających, nie wiem jak to. Aha, kolory były w odpowiedniej kolejności. Czyli coś, słuchajcie, tak jakby grały na bumbum rurkach. Coś podobnego, prawda? Że jakiś kolor odpowiada jakiemuś dźwiękowi. Tutaj też można było zakodować. I wtedy dzieci po prostu no, musiały zapamiętać te kolory, tak? Kolejność kolorów. Można też po prostu. Można też zakodować no, liczbami, tak? Żeby wiedziały, który klawisz mają nacisnąć. Dobra, dziewczyny, nie wiem, czy to coś będzie widać. Może teraz się uda, Ala, ty mnie tak wspierasz, trzymaj kciuki, żeby wyszło. Czy będzie coś widać? No i przetrzymam. W tym wymiarze, no ale leci już meduska. Widać, czy nie? Widać. A co widzisz? Bo nie wiem, jak to widać przez ekran. Czy to widać poruszającą się meduskę, czy nie? Teraz coś innego? Nie, dalej meduska. No widać, ale co widać, dziewczynę? Widać jakiś trójwymiar, że ona się tam przemieszcza? Meduza, tak. Ale jest w 3D? Jest 3D. No, to super. Słuchajcie, aplikacja jakakolwiek, która. No, coś tam pisze jeszcze. Aplikacja jakakolwiek, która jest. Też widzisz meduzę, Lucyna. Dobrze. O właśnie, mamy podpowiedź. Projektor, dokładnie. No i słuchajcie, można to zrobić. Nawet jest filmik, jak taki projektor można wykonać. Można go wyciąć z
płyty, będzie sztywniejszy, jak wytniecie z opakowania tego przezroczystego po płycie CD. Tak? Ja wykorzystałam taką przeźroczystą, twardą stronę, słuchajcie, jak chcecie na przykład zamknąć jakąś pracę w taki twardsz, taka pierwsza okładka jest taka twardsza folia po prostu, no i ja po prostu z tego wycięłam. O właśnie, dokładnie, dziękuję Ci, Ala. Zmęczenie, wiecie, koniec roku, pisanie świadectw, sprawozdań i innych rzeczy. Także dobrze Was tutaj mieć. Dokładnie. I wtedy, słuchajcie, można powycinać i można dziećmi się pobawić. Mogą zobaczyć koty trójwymiarowe, parę tańczącą, co tam sobie wybiorą. Dziewczyny, co tam jeszcze? Mówcie, czy skorzystacie dzisiaj z tych joysticków? Może takie pytanie na koniec. Mam zerówkę, więc nie mam w tym roku świadectw. Ale trzeba może zrobić jakiś dyplom z nagrodą. Dyplom za ukończenie zerówki. Też pewnie takie są. No dobra, pakuję plecak i zabieram ze sobą. To co byście ze sobą zabrały z dzisiejszego spotkania naszego? Kasia, klasa trzecia się ucieszy. O, kubeczki we wrześniu. Super. Ala. Pomysły, inspiracje. Też kubeczki, Aneta. To jest znak, dziewczyny, że we wrześniu musimy się znowu spotkać. Kubeczki, wszystkie pomysły. O, będziecie szyć zabawki, super. W ogóle można byłoby się podzielić tym, meduza. No, wiesz, co, no, ja bym Ci jeszcze pokazała coś tutaj, bo tutaj oprócz meduzy jest jeszcze coś innego latającego. Worek sprzętu. Wszystko może się przydać, ale my przecież, dziewczyny, wszystko zbieramy, prawda? Mamy tak strasznie dużo rzeczy w klasach, że wszystko nam się przydaje, dlatego takie jesteście kreatywne. Wiecie, co wykorzystać i jak. Dokładnie, Ala. Fajnie, że te zabawki, które można szyć, Wam się przydadzą. Słuchajcie, bo rozmawiałam z kolegą i mówi do mnie, wiesz, te zabawki, to chyba ci się to nie uda, ten joystick chyba nie zadziała. A jednak można coś wymyśleć, że on tam po prostu, że będzie działał. Wow, Ala, jejku, coś niesamowitego.
No właśnie, Ala, i to, co piszesz, to jest coś wspaniałego na koniec. Po prostu najlepsze podsumowanie tych zajęć dzisiejszych. Dokładnie. Zobacz, jakie masz wsparcie, Ala, od Kasi. Świetnie. Rozumiem, że córka też jest nauczycielką. Tak, no, to możecie razem coś tworzyć. Mistrzowie kodowania, nie dosyć, że łączą, zbliżają rodziny ze sobą, to słuchajcie. Co tu się dzieje? O, wiesz co, Ala, ja coś myślę, że ty za 2 lata to chyba nie odejdziesz na tą emeryturę. No, Lucyna, coś fajnego. Czyli teraz, Lucyna, masz trzecią klasę i pierwszą. Coś ty z nimi zrobisz. Ale fajnie, dziewczyny, bo na początku napisałyście, że nie wszyscy, że nie wszystkie jeszcze korzystałyście z Mejki. A tutaj zobaczcie, jak jesteście, jak tutaj się inspirujemy razem. I to jest niesamowite, że mówicie, na pewno zacznę od września, że coś zrobię, że zadziałam z Mejki na jakimś projekcie. Widzisz, Ala? Już jest ale. No. A kto będzie tych młodych uczył, słuchaj, Ala? Zobaczcie, już któraś z was z kolei pisze, dzieciaki mnie nauczyły dużo. Ja też właśnie tak samo mówię, że mnie dużo nauczyły dzieci. Dzięki, Kasia. Dokładnie, Kasia. I przychodzi to łatwo. Wystarczy właśnie te miseczki, jakieś wasze kryteria, nawet utrudniajcie im. Może być coś, gdzie nie sprawdziłyście do końca i może wcale się nie udać tego zbudować. A może będzie na tyle ciekawe rozwiązanie, że one to zrobią. Tak, mają ten zmysł. Dobre, Iwona, to jest dobre, to też trzeba zacytować. Dokładnie. Ale fajnie, że chcą podejmować kolejną próbę i po prostu nie zrażają się, że po prostu chcą. Dokładnie, Ala, masz rację. Bo to tak właśnie jest, Ala, że nawet gdy wiemy lepiej od dzieci, to lepiej jest tak, żeby gdzieś usunąć się trochę w cień i być te
dwa kroki za nimi, a nie przed nimi, żeby dać im, no właśnie dać im szansę na popełnianie błędów, żeby mogły je skorygować, naprawić, żeby uczyły się na tych błędach. To jest to, co mówisz właśnie, piszesz. Tak, dokładnie, odkrycia, poprawiania, Kasia, masz rację. Kurczę, to jakiś zwarty team. Zgadzamy się we wszystkim na razie. Tak. Tak kontrolować i Alan, zgadzam się z tobą. Tak właśnie kontrolować i jakby czuwać nad ich pracą, żeby one myślały, że robią to same, ale jednak my tutaj czuwamy nad tym, żeby to było tak. Żeby te umiejętności, które chcemy, po prostu no, osiągnęły. Ktoś coś jeszcze chciałby się podzielić, dziewczyny? Tutaj Kasia, Ala, Iwona. Aneta, ktoś jeszcze został? Dziewczyny, jesteście jeszcze? Ja Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Ktoś jeszcze pisze o Asiach.